Szanowni Państwo, niezmiernie miło mi Państwa powitać na dzisiejszej konferencji. Odbywa się ona w ramach e-sportowego turnieju Polski, którego organizatorem jest Centrum GovTech w Kancelarii Premiera, a partnerem głównym Totalizator Sportowy. Jesteśmy również zaszczyceni tym, że wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pan profesor Piotr Gliński, udzielił turniejowi patronatu honorowego. Chcemy dziś rozpocząć szeroki dialog o rozwoju branży gier i e-sportu w Polsce w kontekście administracji publicznej. Czekają nas wystąpienia znamienitych gości oraz dyskusje panelowe z ekspertami. Serdecznie zapraszam do spędzenia z nami tego przedpołudnia. Szanowni Państwo, od 5 lat Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu konsekwentnie prowadzi politykę wspierania rozwoju polskich sektorów kreatywnych. Sektory kreatywne opierają się na potencjale kultury, umiejętnościach, talentach twórców oraz własności intelektualnej i jednocześnie są istotną częścią naszej gospodarki. Już dziś około 5% firm w Polsce działa w obszarze branż kreatywnych, które są kluczowym elementem planu zrównoważonego rozwoju oraz ogłoszonego niedawno Polskiego Ładu. Sektory kreatywne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, uruchamiają pozaartystyczne potencjały kultury i sztuki, tworzą nowe miejsca pracy, stymulują rozwój poprzez innowacyjność oraz przyciąganie inwestycji. Przemysły kreatywne znakomicie promują polską kulturę za granicą oraz budują pozytywny wizerunek Polski jako kraju słynącego z utalentowanych twórców. Realnym wsparciem dla tych działań jest prowadzony przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu program dotacyjny, który nazwaliśmy Rozwój Sektorów Kreatywnych. Program obejmuje najbardziej wartościowe projekty ukierunkowane na rozwój polskich sektorów kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Przyczynia się do stworzenia w Polsce warunków umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów kreatywnych. W ramach programu wspierane są zadania przyczyniające się do pobudzania innowacyjności oraz łączące potencjał i zasoby wielu dziedzin, m.in. sztuki, kultury, technologii, nauki i biznesu. Potrzebujemy jednak kontynuacji tych ambitnych działań i nadawania im jeszcze większej skali. Dostrzegamy potrzebę wspierania i inwestowania w sektory przyszłości. Jestem przekonany, że sektor gier, który tak dynamicznie się rozwija, przysłuży się Polsce jako motor napędowy rozwoju i ambasador naszej kultury w świecie. Serdecznie pozdrawiam uczestników konferencji, przedstawicieli branży gier wideo, twórców i graczy. Proszę przyjąć wyrazy mojego uznania dla Państwa pracy, dla twórczości i pasji oraz wkładu w rozwój polskiej kultury i gospodarki. Poproszę teraz o zabranie głosu panią Justynę Orłowską, pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. Pani minister? Szanowni Państwo, drodzy gracze i miłośnicy gier, niemal 50 lat temu rozpoczęła się historia sportów elektronicznych i gier wideo. Tak jak mówił pan premier Mateusz Morawiecki, przez ten czas Polska dała się poznać jako jedna ze stolic branż kreatywnych. Nic w tym dziwnego. Polska może pochwalić się dużą liczbą zarówno inżynierów, programistów, jak i przedstawicieli klasy kreatywnej, choćby artystów czy pisarzy. Umiejętne wykorzystanie tych szans leży u źródeł sukcesu polskiej branży gier. Organizując e-sportowy turniej Polski i dzisiejsze wydarzenie, chcemy pokazać, jak istotna jest ona także dla instytucji publicznych. Świadczy o tym choćby patronat honorowy pana premiera Piotra Glińskiego, którego resort sprawuje nad tymi branżami opiekę. W dzisiejszych czasach gry to już nie niszowe hobby, a ogólnopolska specjalność. Objawia się to nie tylko takimi wydarzeniami jak dzisiejsze, ale też obecnością branży gier w kluczowych dokumentach strategicznych. Od polityki rozwoju sztucznej inteligencji po krajowy plan odbudowy. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest zdeterminowany, by stworzyć temu sektorowi odpowiednie warunki dla rozwoju. Dzisiejszym wydarzeniem chcielibyśmy nie tylko podkreślić tę determinację, ale też połączyć ze sobą tych, którym rozwój branży leży na sercu. Wszyscy mają w tym dziele swoją rolę do odegrania. Od graczy, przez deweloperów, scenarzystów i muzyków, po przedstawicieli biznesu i administracji. Przyświeca nam idea stworzenia przestrzeni do dialogu dla wszystkich tych środowisk. Służyć ona będzie zarówno tym, którzy wiedzą o grach wszystko, jak i tym, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej. Jako Centrum GovTech chcemy realizować nowe pomysły, które pomogą nam rozwijać nasze państwo. Mogę zagwarantować, że nie jest to nasza ostatnia inicjatywa poświęcona grom. Razem z innymi instytucjami będziemy wspierać branże kreatywne i pomagać budować pozycję Polski na rynku światowym na co najmniej kolejne 50 lat.
Serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom za obecność, a partnerom konferencji za nieustające wsparcie. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do oglądania oraz kreatywnej wymiany opinii. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Minister. Na zakończenie części oficjalnej o wygłoszenie przemówienia poproszę Pana Olgierda Cieślika, prezesa Totalizatora Sportowego, właściciela marki Lotto, który jest partnerem głównym turnieju. Totalizator Sportowy od 65 lat wspiera polski sport, ale w naszych działaniach zawsze szliśmy z duchem czasu. Od 2019 roku jesteśmy obecni na największych wydarzeniach oraz transmisjach e-sportowych w Polsce. Zorganizowaliśmy m.in. charytatywny turniej Gramy dla Białorusi. Nie mogło więc nas zabraknąć również na e-sportowym turnieju Polski. Nasze wsparcie sektora gamingowego i nowych technologii nie kończy się jednak na aktywnościach związanych z branżą e-sportową. Realizowaliśmy bowiem również m.in. działania w ramach programu GovTech Polska. Współpracujemy także z partnerami, dzięki którym możemy dzielić się wiedzą i promować sektor gier wideo jako przyszłościowe miejsce pracy, starając się przy tym spajać świat game devu ze światem nauki. By jeszcze mocniej otworzyć się na wdrażanie produktów i usług dostarczanych przez młode, innowacyjne firmy, w tym polskie startupy, uruchomiliśmy wraz z partnerami fundusz Corporate Venture Capital, który w tej chwili ogłasza swoje pierwsze inwestycje. Liczymy, że wsparcie tego potencjału przyniesie nam ogromne korzyści i przede wszystkim możliwość dalszego rozwoju. Kompleksowość podejmowanych przez nas działań idealnie rezonuje z tym, jak sami chcemy być postrzegani. Po naszej transformacji technologicznej współpraca w obszarze nowych technologii przychodzi nam po prostu naturalnie. Mam nadzieję, że coraz więcej firm, planując swój dalszy rozwój, pójdzie śladami właśnie Totalizatora Sportowego. Wygrywamy razem. Branże kreatywne, gaming, e-sport, game dev rozwijają się w Polsce bardzo dynamicznie. W jaki jednak sposób może im pomóc sektor publiczny? Jakie plany wobec tych branż ma odpowiedzialne za cyfryzację Centrum GovTech oraz inne instytucje publiczne? Zapraszam serdecznie na panel, który poprowadzi redaktor Paweł Heckman. Pawle, oddaję Ci głos. Zapraszam serdecznie na dyskusję o roli sektora publicznego w rozwoju branży kreatywnej, a rozmawiać będę z panią minister Justyną Orłowską, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Z panem Łukaszem Ciołko, zastępcą dyrektora w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Witam. Dobry. Oraz z panią Edytą Dęby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. I zaczniemy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaczniemy od pytania do pani minister. Branża kreatywna to bardzo pojemne określenie, więc spróbujemy je troszeczkę zawęzić. I zacznijmy od gier wideo. Dlaczego w ogóle Centrum GovTech zainteresowało się grami wideo? Co jest takiego ujmującego w tej tematyce? Myślę, że tutaj nie trzeba tłumaczyć, bo same liczby się bronią, jeżeli chodzi o zainteresowanie i ciekawość. W tym momencie wiemy, że 17 milionów graczy w Polsce, jeżeli chodzi o e-sport, mamy. Więc to jest ogromna liczba. No, tak naprawdę to jest blisko, to więcej niż połowa dorosłej populacji w Polsce. W związku z tym jest to szalenie interesujący temat, a 11 milionów osób ogląda rozgrywki e-sportowe. I to jest ta część e-sportowa, a oczywiście jeżeli mówimy o grach, to tutaj znany Wiedźmin, ale nie tylko. Mamy szereg polskich gier, które są grane na całym świecie i naprawdę jest to już solidna, zresztą mamy tak naprawdę nawet na giełdzie papierów wartościowych indeks growy. W związku z tym jest to sygnalizuje, że faktycznie inwestorzy też są oczywiście zainteresowani szeroko tą branżą, czyli gospodarczo i można wymieniać i wymieniać takie zalety. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie Centrum GovTech, to jeżeli chodzi o naszą działalność, to oczywiście jesteśmy w takim miejscu
no, centralnym dla administracji centralnej, administracji publicznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym taka koordynacja różnych zagadnień, które są międzyresortowe jest i dotyczą innowacji, nowoczesnych technologii czy też cyfryzacji, wpada pod nasze skrzydła. I tutaj to jest bardzo ważne, że to jest właśnie międzyresortowe zagadnienie. Tutaj nie tylko premier Mateusz Morawiecki, ale premier Piotr Gliński. Tutaj mamy przedstawiciela pana dyrektora, który zawiaduje w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu tym zagadnieniem, ale także tutaj inne jednostki, tak jak chociażby Urząd Patentowy, który wspiera, no to tutaj mamy własność intelektualną i to jest bardzo ważne, aby to są właśnie prace z branży, z sektora kreatywnego. I to sektor kreatywny odmieniamy przez wszystkie przypadki, także w Krajowym Planie Odbudowy, czy też będziemy odmieniać w kolejnej perspektywie, to jeszcze nad którą pracuje rząd teraz. I jest to, można powiedzieć, taka kontynuacja tych działań, które już od kilku lat są pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Glińskiego. I chociażby premier Mateusz Morawiecki nie opuszcza żadnych rozgrywek na IEM-ie. W Katowicach był na każdych rozgrywkach, jak już był premierem. I tutaj jest to bardzo ważne, żebyśmy faktycznie kontynuowali to, bo naprawdę jest to bardzo duża część gospodarki. Określa się, że 1/3 z pracowników w Polsce to jest klasa kreatywna, czyli te osoby, które pracują w sektorach kreatywnych. To oczywiście nie tylko gry, o nich tutaj dzisiaj mówimy, bo stanowią dużą część i najłatwiej może wytłumaczyć gospodarczo, ponieważ do stworzenia gry to doskonale wiemy, że nie tylko ten właśnie w szczególności nieprogramista i to każdy prezes każdej spółki, czy to większej, czy mniejszej, to od razu zaprotestuje, że oczywiście to jest jedna część, bardzo ważna, ale tak naprawdę mamy tutaj artystów, grafików, artystów muzyków, artystów pisarzy, którzy tworzą całą tę fabułę. A co jeszcze jest szczególnie ważne i myślę, że to szczególnie ważne też w kontekście ministra kultury, to jest to, że to jest wspiera promocję też dziedzictwa narodowego. Wiedźmin to są jedne historie, o których znamy, ale tak naprawdę jest wiele jeszcze innych nieopowiedzianych historii. Tutaj padło takie bardzo istotne zdanie dotyczące tego, że pan premier był na AIM-ie i faktycznie brał tam udział i pamiętam w jednym z wywiadów przyznał się, że grywał sam w Dig Daga, więc teraz zaproponuję taką małą grę i zapytam państwa, moich gości tutaj, czy w coś grywali, czy są fanami jakimiś gier? Tak podpytam delikatnie. Kto pierwszy? Ja się przyznaję, ja jestem troszeczkę z innego pokolenia. Moim pokoleniem mojej gry to jest Tetris. Bardzo zasłużona gra w historii. Ja wychowałem się na Europie Universalis, także byłem wielkim fanem takiej strategii piłkarskiej, Championship Managera, tych pierwszych wersji oczywiście. No ale także jak każdy facet, lubię czasem sobie postrzelać. No to prawda, cywilizacja jeszcze była, tak. Ja myślę, że to jest, teraz już jest mniej czasu, żeby grywać, ale oczywiście zdarza się ten czas. Ja bardzo lubię też takie gry, które można przesiąść wieczorem w towarzystwie rodziny czy znajomych i tutaj różne, które wymagają jednak tutaj, żeby wykorzystać jakąś jedną to właśnie to, żebyśmy spotykali się i także porywalizowali razem. Nie tylko, żeby to była ta przyjemna rywalizacja wieczorami. Więc taki aspekt społecznościowy. Dokładnie tak. Jeszcze wrócę do tego pierwszego pytania, bo też ważnym elementem są turnieje sportowe, których w Polsce jest już bardzo, bardzo dużo. I spróbujmy się może wspólnie zastanowić, czy to jest przyszłość administracji, właśnie robienie takich turniejów. No to jest bardzo trudne przedsięwzięcie wbrew pozorom. Myślę, że i będę tutaj fair, jeżeli odpowiem w ten sposób, że to jest pretekst do tego, aby też podkreślić, że jak to jest bardzo ważny sektor. I tutaj chociażby też wspomnę o tym, że premier Mateusz Morawiecki ogłosił grę This War of Mine jako grę, która będzie w katalogu lektur szkolnych. I faktycznie młodzież, która już skończy, no, będzie pełnoletnia, będzie miała taką lekturę w zakresie tych lektur dodatkowych. Więc to wskazuje, już różne są sygnały, które wskazują, że także właśnie jeżeli mówię o turniejach sportowych, że e-sport staje się poważną dziedziną. I tutaj warto też ostatnio ogłoszony turniej e-sportowy przez Komitet Olimpijski. Pierwszy raz w historii prawdziwą olimpiadę będzie poprzedzał turniej e-sportowy. Jest to kolejny sygnał, że to się staje, jeszcze to, oczywiście dyscyplina olimpijska, doskonale wiemy, że tu jest wymóg tego, żeby te
te mięśnie faktycznie pracowały i taka była idea i filozofia powstawania prawdziwej olimpiady, znaczy prawdziwej, ta też jest prawdziwa, tylko e-sportowa. Natomiast jeszcze, no myślę, że jeszcze na to poczekamy, ale jeżeli chodzi już o regionalne olimpiady, igrzyska olimpijskie, będąc poprawnie mówiąc, igrzyska olimpijskie, regionalne, chociażby w Azji Południowo-Wschodniej, już zawierają jako oficjalną dyscyplinę i rozdają medale z tytułu e-sportu. Więc jest to, a na przykład USA, Turcja i Korea Południowa wydają wizy sportowe dla e-sportowców. Wskazuje to po prostu na to, że staje się, cały czas wchodzi już to do takiej dziedziny, kategorii poważnej, której no nie można tutaj, i rząd na pewno i administracja tego nie może temu zaprzeczać. Wręcz wspieramy i popieramy i każde programy, nie tylko kompetencje cyfrowe, ale także właśnie kompetencje cyfrowe w ramach edukacji, takie są zaplanowane też działania, żeby już w szkołach pierwszym punktem, można powiedzieć takim symbolicznym, jest ta gra, ale jakże ważnym jest ta gra Disrupt Mind, która jest w katalogu lektur, który się znajdzie, a kolejnymi elementami będzie to, aby do faktycznie naszej podstawy programowej były możliwości tego, aby od początku już młodzież mogła poważnie myśleć o takim zawodzie. Jeżeli mówimy o kategorii słowa poważny, to panie dyrektorze, tutaj do pana pytanie, czy twórców gier i wytworzone przez nich produkty możemy nazwać jako nowoczesny polski soft power? No myślę, że od tego musimy rozpocząć takie myślenie, że uświadomimy sobie, że w ogóle kapitał ludzki jest polskim soft power. Nasi obywatele są niezwykle uzdolnieni, także w zakresie nowoczesnych technologii, w zakresie sektorów kreatywnych, potrafią bez kompleksów konkurować na rynkach zagranicznych. Ich praca, ich twórczość, bo oczywiście mówimy tutaj o osobach, które są uzdolnione artystycznie, które w ten sposób przekazują swoje talenty. I te osoby, twórcy z sektorów kreatywnych, rywalizują, konkurują na rynkach zagranicznych. Dość powiedzieć, że aż 97% polskiej produkcji gier wideo trafia na eksport. Jest popyt na produkty polskich przedsiębiorców, polskich twórców. To pokazuje, że polscy twórcy potrafią skutecznie przebijać się na rynki nie tylko zachodnie, ale także wschodnie, bo trzeba pamiętać, że potężnymi rynkami są rynki azjatyckie. I to jest bardzo ważne, że jest to rywalizacja oparta nie na kosztach, niskich kosztach, tak, to z reguły myślimy o eksporcie z naszego kraju za granicę, tylko mówimy o konkurencji opartej na jakości, konkurencji opartej na kwalifikacjach, umiejętnościach, na talencie, na pomysłach, na innowacyjności. To wszystko wyróżnia naszych twórców i nie tylko artystów, ale wszystkich tych, którzy działają w branżach, w sektorach kreatywnych, wspierają, organizują pracę, działają w zakresie eksportu. I to jest ten aspekt ludzki, niezwykle istotny, kapitał ludzki. Drugim aspektem jest sam nośnik. Jeżeli mówimy o sektorach kultury i kreatywnych, bo w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu podkreślamy, że sektory kreatywne w sposób bardzo istotny łączą się z całym bogactwem kultury. To nie tylko sektor gier czy nowe technologie, nowe media, ale także dziedzictwo kulturowe, także archiwa, biblioteki, architektura, design. To wszystko, co jest wytworem opartym na własności intelektualnej, opartym na czymś, co trudno jest na co dzień oszacować, zważyć, wyliczyć, a co jest niezbędne do w społecznym życiu, do rozwoju, do tego, aby korzystać z tego, co oferuje szeroko rozumiana kultura. W tym aspekcie właśnie także łączymy z kulturą sektory kreatywne, które, sektor gier także, może przede wszystkim, które czerpią pełnymi garściami z naszej kultury i tradycji, literatury, z muzyki i potrafią łączyć różne wątki, tworząc projekty interdyscyplinarne, które
lepiej lub gorzej, z reguły dobrze sprzedają się za granicą, ale oczywiście jest pole do optymalizacji, do wspierania właśnie działań eksportowych takich, aby nasi wspaniali twórcy, artyści potrafili przebijać się za granicą właśnie prezentując naszą kulturę, nasze dziedzictwo, to, co jest, z czego my jesteśmy dumni. I myślę, że rolą instytucji publicznych jest to, aby wspierać te działania, tak aby faktycznie polscy twórcy i sektory kreatywne, w których działają, faktycznie były tym elementem dyplomacji kulturalnej, ekonomicznej, pokazywały nasz kraj w bardzo pozytywnym świetle, zachęcali do tego, aby do naszego kraju przyjeżdżali nie tylko turyści, ale może także ci, którzy chcą rozwijać się zawodowo w naszych przedsiębiorstwach. Tak więc jest to całe spektrum możliwości, które są bardzo, bardzo szerokie. Ja tutaj pozwolę sobie wrócić do pewnego elementu, który pan dyrektor tutaj poruszył, mianowicie ten eksport 97% gier za granicę naszego kraju. No i tutaj pojawia się bardzo istotne z perspektywy właśnie twórcy pytanie, i tutaj do pani prezes, jak twórcy gier mogą zabezpieczać swoje dzieła? No bo to nie jest takie oczywiste jednak w tym przypadku. Tak, to bardzo ważne, żeby właściwie zabezpieczali swoje prawa, bo jak wspomniała pani minister, grę tworzy bardzo wielu artystów, bo gry tak naprawdę składają się z bardzo wielu elementów. Jest to i grafika, i muzyka, i fabuła, i sam program komputerowy, i graficzny interfejs. W związku z tym te wszystkie elementy można chronić własnością intelektualną, o której pan dyrektor wspomniał. I to jest najlepsza droga i w zasadzie jedyna droga, tak, aby skutecznie walczyć z tą konkurencją, która pojawia się zarówno na naszym rynku, jak i na rynkach zagranicznych. Prawo autorskie myślę, że wszystkim jest bliżej znane i nie wymaga żadnych formalności, aby nim chronić właśnie czy grafikę, czy muzykę, czy samą fabułę. Ja chciałam wspomnieć o czterech innych przedmiotach własności intelektualnej. Może zacznę od wzorów przemysłowych i tak zwanego designu, który tak naprawdę na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że w grach nie istnieje. Nic bardziej mylnego, ponieważ wzorem przemysłowym jest każdy wytwór, który jest nowy i posiada taki oryginalny charakter. Także tutaj patrząc na to wspaniałe stanowiska, ja myślę gamingowe, te wszystkie rzeczy są chronione właśnie wzorami przemysłowymi. Te fotele, na których siedzimy, te fotele gamingowe, to wszystko, co służy do gamingu, jest właśnie chronione wzornictwem przemysłowym. I tutaj Polska ma olbrzymie sukcesy. Jesteśmy teraz w pierwszej piątce krajów, które chroni najwięcej wzornictwa. Przed nami są takie kraje jak USA czy Chiny, także naprawdę tutaj polscy przedsiębiorcy dostrzegają wagę tego wzornictwa przemysłowego. Kolejnym przedmiotem, taki też nieoczywistym, wydawałoby się, że patentów gdzieś, patenty i gaming jak najbardziej i nasz rodzinny rynek gier również dostrzegł ważność tego prawa i wiele rozwiązań technicznych może być chronionych właśnie patentami, w tym programy komputerowe, które mają charakter techniczny. Ten aspekt techniczny może być chroniony. No, ale coś, czego nie możemy chronić ani prawem autorskim, bo nie wszystko jest utworem jednak, i też nie wszystko może być patentowane, na przykład zasady gier komputerowych nie mogą być patentowane, możemy chronić tajemnicą przedsiębiorstwa. Myślę, że już formuła dotycząca składu Coca-Coli jest wszystkim powszechnie znana i obrosła wielkim mitem, no ale tak, tajemnica przedsiębiorstwa ciągle jest tym skutecznym rozwiązaniem prawnym, które pozwala nam chronić bezterminowo nasze pomysły, nasze rozwiązania. A takim najczęściej chyba wykorzystywanym w grach elementem, co są znaki towarowe jednak. Ponieważ każda gra się jakoś nazywa. Każdy producent gier też chroni swoją firmę. No i te znaki towarowe najczęściej pojawiają się właśnie w grach komputerowych. W tej chwili po zmianie prawa własności przemysłowej mamy wiele kategorii znaków, tak zwane znaki niekonwencjonalne, czyli znaki multimedialne, czyli to może być na przykład czołówka gry.
Wystarczy krótki filmik i on może być zarejestrowany jako znak towarowy. Czy to znaki ruchome, czy sam dźwięk. W związku z tym te możliwości ochrony w zakresie gier są bardzo duże. Własność intelektualna dużo może zaproponować naszym eksporterom gier. Żeby podać taki konkretny przykład, co jest najważniejsze w grze? No bohater i jego gadżety, prawda? W związku z tym taką zazwyczaj bohater jest jakąś postacią fantazyjną i jego grafikę można chronić właśnie prawem autorskim, można chronić wzorem przemysłowym, wtedy nikt nie wyprodukuje figurek czy zabawek, które by przedstawiały przez nas wymyślonego bohatera. To jest tajemnica, której niekoniecznie chcemy, przedsiębiorstwa, którą niekoniecznie chcemy się podzielić, a właśnie własność intelektualna w postaci prawa własności przemysłowej ma to do siebie, że musimy ją opublikować. Ktoś chce zachować tylko coś dla siebie, może to zrobić i wtedy to jego prawo jest chronione na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Są patenty, które zwiążemy i z hardwarem, i softwarem. No i oczywiście znaki towarowe, które nam pozwalają zakazać innym produkcji wszystkich gadżetów, czy to koszulek, kubków i cały ten przemysł związany jest po prostu z marketingiem, który ma olbrzymie znaczenie w tej branży. Także możliwości jest wiele i coraz częściej je dostrzegają nasi producenci gier. Zastanawiam się teraz, czy jesteśmy w stanie, tu i teraz tak jak siedzimy, wskazać jak twórca kreatywny, jak osoba, która zajmuje się między innymi tworzeniem gier, może korzystać w ogóle ze wsparcia państwa. Czy to jest trudna droga, czy to jest trudna procedura? No bo wydawać by się mogło, że to jest takie proste zrobić sobie grę, ale jednak okazuje się, że tych schodów do pokonania jest bardzo, bardzo dużo. No i teraz pytanie, jak państwo może pomóc te schody przebrnąć? I tutaj do pana dyrektora kieruję to pytanie. Jednym ze sposobów polityki i wspierania sektorów kreatywnych w naszym Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest program rozwoju sektorów kreatywnych, który minister kultury, pan premier Piotr Gliński wprowadził przed 5 laty. Aktualnie zakończyliśmy jego 5. edycję. W tym czasie udzielono dotacji na kwotę ponad 25 milionów. Na około 350 podmiotów. Są to dotacje, które mogli uzyskać przedsiębiorcy albo NGOsy, takie jak stowarzyszenia czy fundacje, albo instytucje kultury samorządowe. Czyli to jest ten katalog 3 podmiotów. On jest szeroki bardzo, bo jest to jeden z programów, można powiedzieć, nielicznych, gdzie także przedsiębiorcy mogą aplikować o tego typu wsparcie na zadania z zakresu sektorów kreatywnych, szeroko rozumianych, ale właśnie priorytety ministerstwa to nowe media, muzyka, design oraz gry wideo. I to, na co te środki można spożytkować, to przede wszystkim działania z zakresu szkoleń, konferencji, warsztatów, czyli mając na celu poszerzanie wiedzy. To jest niezwykle istotne, aby zwiększać efektywność swoich działań poprzez absorbowanie wiedzy, która jest dostępna, tylko trzeba wiedzieć, gdzie je szukać, więc tego typu działania są przez ministerstwo wspierane. Ponadto są to działania z zakresu badań, czyli wszelkiego rodzaju raporty, analizy, które mają pokazać aktualny stan branży, branż sektorów kreatywnych, jak również jakieś postulowane oczekiwania i postulaty, które moglibyśmy jako instytucja publiczna wcielić w przyszłości w życie. Ponadto działania z zakresu eksportu, czyli wspieranie wszelkiego rodzaju targów, udziałów w zagranicznych wystawach, czy promowanie produktów i przedsiębiorców za granicą na różnego rodzaju imprezach temu poświęconych, czyli tutaj wspieramy udział w tego typu przedsięwzięciach.
Ponadto rozwój produktu i prototypy. Czyli jeżeli ktoś ma pomysł, a nie do końca kapitał, żeby go sfinansować, a też trzeba pamiętać, że pomysły związane z sektorem stron kreatywnych często są obarczone ryzykiem i dużymi kosztami, więc nie każdego stać, aby wyłożyć tego typu kapitał na ryzykowne przedsięwzięcie, więc również trzeba prototypy, z których może rozwinąć się już konkretny w przyszłości produkt, ale także wspieramy powstania wideoklipów, które będą promowały polską muzykę, no głównie za granicą, tak żebyśmy mogli również w tym aspekcie pokazywać swoje najlepsze strony branży muzycznej. I na koniec wspomnę jeszcze o bardzo istotnym aspekcie, czyli wspieraniu działań sieciujących, działań networkingowych, tworzenia organizacji czy wspierania organizacji, które zrzeszają poszczególne branże, czy to w zakresie gier wideo, czy w zakresie e-sportów, czy w zakresie eksportu muzyki, po to, aby właśnie tworzyć efekt synergii, aby następowała wymiana informacji, doświadczeń, dzielenie się wiedzą. To jest szalenie istotne, aby ci, którzy początkują w danej branży, a już szczególnie w tak szybko się rozwijającej, jaką są przemysły kreatywne, aby mieć dostęp do świeżych informacji, nie tylko o możliwościach zaistnienia, ale także o możliwościach uzyskania finansowania, czy to z instytucji publicznych, czy to z instytucji takich jak banki, czy pozyskiwanie kapitału w ramach różnych możliwości na rynku pozabankowym. Tak więc to są te działania, które minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pan premier Piotr Gliński wspiera, właśnie tworząc ten program, który ma swoje już w ciągu tych 5 lat wymierne sukcesy. Tak jak wspomniałem, edycja 5 jest w trakcie, jesteśmy po rozstrzygnięciu konkursu. Kolejny konkurs będzie ogłoszony jak zwykle na jesieni, więc już dziś zachęcam wszystkich, którzy potencjalnie są zainteresowani uzyskaniem takiego wsparcia, aby nasze strony internetowe śledzić i aplikować o środki, o dotacje. Nie jest to przesadnie skomplikowane. Oczywiście jak w administracji trzeba wypełnić trochę dokumentów. Mam nadzieję, że cyfrowo. No, musimy o tym porozmawiać po programie. Trochę dokumentów jest do wypełnienia. Oczywiście trzeba sporządzić dobry plan, to jest podstawa, kosztorys, wskazać ewentualne inne źródła finansowania, jakby uprawdopodobnić, że jest możliwe osiągnięcie sukcesu i wtedy można otrzymać tego typu wsparcie. Ale oczywiście to jest program dotacyjny, poza tym ministerstwo angażuje się w organizację konferencji branżowych. Dotychczas organizowaliśmy konferencje w ramach Dni Kreatywności. Były to konferencje poświęcone eksportowi muzyki, Music Export Conference, czy sektorowi gier, takie jak Mastering the Game, jak również wspieramy organizację innych konferencji, które organizują instytucje przez ministerstwo współprowadzone, takie jak Games for Impact, czy też Digital Culture. Właśnie po to, aby sprzyjać rozwojowi branży, aby zapewniać dobre możliwości do wymiany doświadczeń i know-how w tej dziedzinie. Ponadto jeszcze wspomniałbym działania, które mają na celu ułatwiać pozyskanie funduszy unijnych. Ministerstwo było zaangażowane w możliwość uzyskania gwarancji w ramach Kreatywnej Europy, po to, aby twórcy mieli możliwość uzyskania gwarancji, poręczeń także z funduszy unijnych. Ogólnie podsumowałbym, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stara się monitorować sytuację, wsłuchiwać się w potrzeby przemysłów kreatywnych, reagować tam, gdzie jest to możliwe, poprzez ułatwianie działania, poprzez stwarzanie różnego rodzaju możliwości po to, aby przemysły kreatywne rozwijały się zarówno ekonomicznie, co oczywiście dla nas jest bardzo dobre, bo to składa się na nasz wzrost gospodarczy, jak również, aby jak najszerzej korzystały z dobrodziejstw naszego dziedzictwa kulturowego i pokazywały je całemu światu.
To tak troszeczkę spinając klamrą naszą rozmowę, wrócimy na chwilkę do GovTechu i zastanawiam się, jak można tak najogólniej i we w miarę prosty sposób określić rolę GovTechu w branży kreatywnej. I rozszerzę to pytanie jeszcze o dodatkowy element. Czy możemy spodziewać się podobnych projektów, czy też zupełnie innych, ale gdzieś tam sąsiadujących z e-sportowym turniejem polskim? Na pewno to teraz mogę tutaj, też chciałam wspomnieć o naszym partnerze głównym turnieju e-sportowego, czyli Totalizatorze Sportowym, który wspiera tutaj rozwój branży e-sportowej, więc na pewno będziemy, mam nadzieję, że będzie chciał kontynuować z nami współpracę pan prezes i cały Totalizator Sportowy, więc myślę, że tutaj tak nieśmiało mogę zapowiedzieć, że tak, można spodziewać się kolejnych turniejów e-sportowych, natomiast jeżeli chodzi o kolejne nasze działania, no to tak jak wspomniałam, Centrum GovTech jest w tym, można powiedzieć, no, w takiej roli koordynacyjnej. I tutaj, tak jak tutaj powiedział pan dyrektor, Ministerstwo Kultury, pan premier Gliński, bardzo dużo i bardzo faktycznie systemowych, takich fajnych rozwiązań, prostych, tak, tutaj porozmawiamy jeszcze o tych cyfrowych wnioskach, natomiast prostych naprawdę w rozumieniu, że to była odpowiedź bezpośrednia na postulaty branży. I to, co możemy obiecać i zaprosić, to do kontynuacji tych rozmów branżowych i zapraszamy do dyskusji, do tego, aby opowiadać nam o tym, czego brakuje, co by można było jeszcze zrobić. Jeszcze z takich aspektów, dodając, co już się dzieje, to trzeba warto wspomnieć o tym, że istnieje taka spółka jak ARP Games i ARP Games posiada akceleratory, czyli to są faktycznie te aspekty, które jak mówimy i rozmawiamy, w szczególności o tej branży kreatywnej, o tych osobach artystach, to jest ostatnią rzeczą, o której myślą i marzą, to jest biurokracja, administracja, księgowość, i mogę wymieniać takie aspekty, które są no, dla nich i podejrzewam, że tak naprawdę dla każdego najmniej ciekawą, najmniej interesującą wartością, którą mogą dodać do swojego przedsiębiorstwa, ale jest obowiązkową oczywiście. Więc takie akceleratory to nie tylko ARP Games, ale także są fundusze, które powstają w ramach PFR Ventures i tam są także inwestycje w gry, tam są, można znaleźć je i to są akceleratory polskie, kofinansowane właśnie przez Polski Fundusz Rozwoju ze środków unijnych, a także budżetowych. Więc tutaj warto by temu się przyjrzeć. My ze swojej strony zostajemy otwarci na współpracę i chcemy dalej kontynuować i tutaj razem, ramię w ramię z Ministerstwem Kultury, z Urzędem Patentowym, z Totalizatorem Sportowym, z naszymi partnerami tutaj z administracji. Jesteśmy tutaj po to, aby wesprzeć, nie przeszkadzać, wspierać to, co możemy, a wiemy, że potencjał jest ogromny realizujemy te postulaty, których słyszymy, ale jak ich nie usłyszymy, to ich nie zrealizujemy, więc zapraszam do współpracy. No i między innymi też dlatego tutaj się zebraliśmy, żeby porozmawiać o tych rzeczach, rzucić trochę światła na te wszystkie sprawy. A ja jeszcze właśnie chciałam dodać tu w kontekście tego, co pani minister powiedziała o elektronicznych wnioskach, to my mieliśmy przyjemność współpracować z GovTechem i dzięki temu można w ramach tego wsparcia do Urzędu Patentowego zgłosić elektronicznie wniosek o dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zwracane są koszty 50% za dokonane zgłoszenie zarówno do Urzędu Polskiego, jak i Urzędu Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej i można chronić w ten sposób najważniejsze dla branży gamingowe przedmioty, czyli znaki i wzory przemysłowe, a zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Unii Europejskiej to koszt około 900 euro, także ten zwrot 50% to jest no dosyć spory, także elektronicznie korzystając można złożyć taki wniosek o dofinansowanie, także dziękujemy z tej możliwości. Ja jeśli mogę też zupełnie, że oczywiście, że jest możliwość składania wniosków także elektronicznie, trzeba założyć specjalne konto, natomiast zdarza się, że jeszcze niektórzy piszą odręcznie i skanują, to oczywiście już powoli przychodzi do przyszłości, ale tak, proces wymaga jednakowoż umiejętności korzystania z dobrodziejstw e-usług. Super. No i pod koniec naszego spotkania mieliśmy kącik porad praktycznych, jak zrobić, żeby być zadowolonym. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas i za pouczającą rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dynamicznie rozwijające się branże kreatywne, w tym branża gamingu i e-sportu, generują zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. Jakie kompetencje potrzebne są młodym ludziom marzącym o karierze w tym sektorze?
Rozmowę o tym, jak przygotować system edukacji w Polsce, poprowadzi redaktor Mateusz Witczak. Mateuszu, oddaję Ci głos. Witamy Państwa serdecznie na panelu Rola edukacji w obszarze gamingu i branży kreatywnej. Porozmawiamy o tym, jakie kompetencje potrzebne są do prawidłowego rozwoju branży game devowej w Polsce i jak na te potrzeby odpowiada nasz system edukacji. Przywitajmy naszych gości. Są ze mną dr Remigiusz Kopoczek. Dzień dobry. Doktor inżynier Jakub Marszałkowski, Fundacja Indie Games Polska, członek Rady Fundacji. Dzień dobry. Łukasz Trybuś, Esport Association, pan prezes zresztą. Dzień dobry. Artur Witkowski, naczelnik Wydziału w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzień dobry, witam. Oraz Piotr Bombol, Chief Strategy Officer w Gamesecie. Dzień dobry. Panowie, pragnę zacząć od tego, że obchodzimy dekadę od takiej słynnej wypowiedzi udzielonej w wywiadzie dla Metra, jakiej ówczesny prezes LK Avalon udzielił na temat pionierskiej wówczas inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, ASP i Uniwersytetu Ekonomicznego. Pionierskiej inicjatywy dlatego, że była to inicjatywa, która miała rzeczywiście kształcić przyszłych twórców gier. Pan prezes powiedział wówczas: wykształcimy magistrów bez szans na pracę, nie mamy w Polsce zaplecza, by kogoś uczyć. Kto przyjmie kilkuset praktykantów, tych kilka firm zajmujących się grami? Kto będzie uczył studentów? Pytał retorycznie. I pytanie do Jakuba Marszałkowskiego, czy ta wypowiedź okazała się dobrym proroctwem? Ta wypowiedź nie okazała się dobrym proroctwem. Branża rośnie jak na drążach. Właściwie policzyliśmy w zeszłym roku, że w produkcji gier w Polsce pracuje 10 tysięcy osób. W kilka lat zatrudniono nowych kilka tysięcy ludzi. Częściowo oczywiście sprowadzamy specjalistów z zagranicy też, ale przede wszystkim jest to bardzo potężny zaciąg młodych kandydatów do pracy w branży gier, których wypuszczają nasze uczelnie. Również po stronie uczelni w zasadzie obserwujemy lawinę nowych kierunków, nowych specjalizacji. Jak rozumiem, będziemy o tym dużo dzisiaj rozmawiali. Będziemy z pewnością, dopowiedzmy, że powołujesz się na dane raportu The Game Industry of Poland 2020, który przygotowywaliście jako Game Industry Conference z PARP-em i tam pada taka liczba 60 kierunków, jeżeli się nie mylę, związanych z game devem. I rozumiem, że to też będzie rosnąć. To cały czas rośnie, to już jest właściwie nieaktualna informacja, bo ma rok. No ma rok, nie da się ukryć. W takim razie przejdźmy do może bardziej ogólnego pytania, to znaczy kogo te uczelnie powinny kształcić? Jakie są potrzebne kompetencje młodym ludziom, którzy chcą związać swoją karierę z game devem? To jest, myślę, bardzo szerokie pytanie i tutaj w kilka minut to tylko troszeczkę je damy radę zarysować, ale oczywiście próbujmy. Zacznijmy od tego, że do wytworzenia gry komputerowej potrzebna jest rzesza specjalistów z zupełnie różnych dziedzin. Taka, powiedzmy, podstawowa trójka, którą bym spróbował wyznaczyć, to byliby programiści, byliby graficy i byliby projektanci. Te dwie rzeczy może są trochę bardziej oczywiste. Wiadomo, potrzebni są programiści, którzy te gry będą kodowali w tych technologiach, jakie są współcześnie używane. Tutaj po stronie kształcenia ja myślę, że mamy dwie możliwe ścieżki. Albo może to być bardziej ogólny, my to sobie nazywamy czasami hardkorowy programista, który właściwie poradził sobie by w programowaniu wszystkiego, tak wykształcony, tak, a później zapozna się z tymi technologiami charakterystycznymi dla gier, z silnikami programowania gier. No albo można od razu kształcić w tych zagadnieniach growych. Programiści się specjalizują, ale zazwyczaj nie jest to na etapie kształcenia jeszcze, czyli ci specjaliści będą pojawiali się później już w toku pracy w firmach. Dalej mamy grafików. Myślę, że graficy specjalizują się dużo szybciej, bo tam już na początku musimy wydzielić grafikę 2D, grafikę 3D, a więc są to odrobinę inne umiejętności. Od animatora będziemy oczekiwali jeszcze czego innego. Tu jest potrzebny oczywiście talent, potrzebne jest kształcenie praktyczne, potrzebne jest też dużo, dużo ćwiczeń. W zasadzie w każdym tym obszarze, o którym tu będę dzisiaj mówił, jest taka potrzeba, żeby przyszły kandydat do pracy już na etapie studiów, czy jeszcze wcześniej pracował dużo, również samodzielnie ćwiczył, robił jakieś gry po godzinach, brał udział w maratonach, w game jamach, ale może w grafice właściwie szczególnie. Ten trzeci obszar to projektowanie gier. To jest rzecz, którą może troszeczkę trudniej wytłumaczyć, bo to jest taki obszar charakterystyczny dla gier. Ja czasami mówię, że do wytworzenia gry komputerowej trzeba absolutnie wszystkich specjalistów, jakich trzeba do wytworzenia na przykład filmu, plus właśnie projektanci. Projektanci, designerzy, różnego
rodzaju. Nie da się po prostu usiąść do gry i zrobić gry. Nie da się zrobić gry samymi grafikami i programistami. Ktoś tą grę musi wymyślić, zaprojektować, sprawdzić, że te wszystkie systemy będą działały. To są systemy coraz większe, coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej rozbudowane i to musi ze sobą wszystko działać. Designerów również dość szybko kierowalibyśmy na specjalizację, czyli trochę czego innego będzie potrzebował designer, ten, który projektuje rozgrywkę, który projektuje mechanikę gry, a trochę czego innego projektant poziomów, czyli level designer. Tutaj oczywiście we wszystkich tych obszarach potrzebne są takie umiejętności jak kreatywność, jak zdolność analitycznego, ale i krytycznego myślenia, jak umiejętność pracy w zespole, bo jak już mówiłem, to są skomplikowane systemy, w których wiele rzeczy musi ze sobą grać. To, co my wymyślimy, musi grać z tym, co narysuje grafik i z tym, co zaprojektuje programista i tak dalej, i tak dalej. I to musi na wszystkich poziomach sobie współgrać. Więc potrzebne są różne umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole i tak dalej. A dopiero zarysowaliśmy temat, no bo dalej mamy fabułę w grach, tak? Ktoś tą fabułę musi napisać. Potrzebni są scenarzyści, potrzebni są twórcy dialogów. Pewnie tworzenie dialogów do gier jest jeszcze trudniejsze niż tworzenie dialogów do filmów, bo więcej opcji, bo właściwie różne opcje do wyboru, które potem muszą jakoś ze sobą działać. Dalej mamy twórców muzyki i udźwiękowienia. To są trochę inne technologie, bo dźwięki, udźwiękowanie do gry, muzyka do gry, to wszystko musi być dynamiczne. Tam w miarę jak nam się zmienia scena, musi się zmieniać muzyka, a więc nie każdy kompozytor sobie z tym poradzi. Potrzebne są znajomości tych technologii. No i dalsze, kolejne, coraz węższe specjalizacje, tak? A jeszcze musimy zaraz pewnie mówić o kwestiach biznesowych, o tym, jak grę sprzedawać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo różnego kształcenia na różnych kierunkach. Walczmy z tym mitem, że do tworzenia gier potrzebni są wyłącznie programiści. Bardzo cenna wypowiedź, do kwestii biznesowych zaraz przejdziemy. Natomiast chciałem dopytać, bo pamiętam, że na ostatniej konferencji Game Industry Conference był organizowany kongres Nauka, Edukacja, Przemysł, który miał stanowić właśnie pomost między tymi trzema dyscyplinami i padła taka wypowiedź Konrada Czernika z Flying Wild, że absolwenci uczelni artystycznych są poniekąd trochę niedostosowani do pipeline'ów, do procesów, które zachodzą w game devie. I chciałem też, żeby z tej sceny wybrzmiało nie tylko to, że branża game devowa potrzebuje bardzo różnych specjalistów, ale też, że potrzebuje wykładających praktyków. Tak, to jest podstawowy argument właściwie na całym świecie, jak się rozmawia o kształceniu dla branży gier, o kształceniu dla produkcji gier, to wszyscy podkreślają, że być może są jakieś inne dyscypliny, w których da się kształcić bez praktyków. Natomiast no, w grach ktoś, kto nie produkował nigdy gier, oczywiście może uczyć części przedmiotów, ale jeżeli studenci będą dostawali wyłącznie takie wykształcenie, no to będziemy jednak kształcili teoretyków i nie da się tego zorganizować w ten sposób. Potrzebna jest współpraca uczelni z branżą. Potrzebni są specjaliści z branży, którzy będą zapraszani nie tylko na gościnne wykłady, ale do prowadzenia całych tych co bardziej praktycznych przedmiotów. Pytanie do doktora Kopoczka, które no już poniekąd wypadło. Poza kompetencjami informatycznymi czy kreatywnymi, branża potrzebuje również podejścia biznesowego, prawda? Ja może jeszcze wrócę do tego pierwszej pańskiej wypowiedzi odnośnie tego, co się na Śląsku działo, bo akurat ja byłem w tym epicentrum tego wydarzenia, ponieważ stworzyłem te kierunki studiów, które właśnie na Uniwersytecie Śląskim później zaistniały jako jeden z pierwszych w Polsce. Więc to jest jakby proces, dochodząc do tej części, nazwijmy to biznesowej, w założeniu kształcenia, które mieliśmy na początku, było takie, żeby po pierwsze rozszerzyć to, co mówił Kuba tutaj, czyli te kompetencje, bo na początku się wydawało, że powinniśmy uczyć i kształcić ludzi od robienia gier, tak? Od tworzenia gier. Nikt się nie zastanawiał, jakie to są kompetencje, tylko po prostu było takie przekonanie powszechne, ja mówię oczywiście o uczelniach, że to są specjaliści, którzy robią gry. Tak? No i dopiero ten pomysł, który pojawił się na Śląskim, był taki, że my rozszerzyliśmy całą te kompetencje w taki sposób, żeby podzielić te kompetencje właśnie na artystów, na programistów, na designerów. No i zabrakło jednego elementu, czyli właśnie elementu biznesowego. Tym się miała wtedy zająć ówczesny Uniwersytet Ekonomiczny, ale nie podjął tej niestety wtedy tego wyzwania. A to odium właśnie takiego uczenia zupełnie teoretycznego na początku było bardzo mocne, dopiero z czasem, ciężką pracą i wdrażaniem tych kierunków
udało się przekonać, że jednak warto. I teraz tak patrząc z perspektywy czasu, łatwiej mi jest niejednokrotnie wskazać firmy, które nie mają absolwentów od nas uczelni niż tych, których ich nie ma. No ale wracając do tego wątku biznesowego. Oczywiście jak przygotowywaliśmy ten cały cykl kształcenia i później wychodzenia na rynek pracy, to takim moim założeniem było to, żeby przygotować takie trzy elementy. Pierwsze oprócz tego to było to kształcenie, nazwijmy to akademickie. Drugim takie coś pomiędzy. To służyło tutaj też wspomniane przez Kubę właśnie różnego rodzaju inicjatywy, takie jak Game Jam. Myśmy skonstruowali taki maraton właśnie czterodobowy czy pięciodobowy w zasadzie tworzenia gier dla naszych studentów, których łączyliśmy wszystkie te kierunki studiów. Oni mieli się wtedy nauczyć takiej pracy w zespole. To był bardzo trudny dla nich proces, ponieważ no, musieli się w losowo dobranych zespołów na losowy temat, w pięć dób uporać z tematem i jeszcze to zaprezentować w odpowiedni sposób. No i trzecim elementem to był akcelerator. Akcelerator, który został założony we współpracy z ARP po to właśnie, żeby nie tylko studenci Uniwersytetu Śląskiego, ale generalnie wszyscy, którzy jakby czują się na siłach, nabyli tej praktyki biznesowej. I ona była tutaj konieczna po to właśnie, żeby ten etap jakby kształcenia zakończyć już takim działaniem faktycznie w oparciu o rzeczywiste pieniądze, rzeczywiste wyzwanie, no i wprowadzenie produktu na rynek. No się udało w wielu wypadkach całkiem nieźle. Liczę na to, że będzie to kontynuowane. A jakich kompetencji takich szczególnych wymaga game dev? No bo wiemy, że to jest branża, która tym się różni chociażby od produkcji filmowej czy produkcji muzycznej. No przede wszystkim produkuje na eksport. 96-97% gier wyprodukowanych w Polsce to jest no, cyfrowy towar, co prawda zazwyczaj, ale taki, który ma trafić do tego odbiorcy międzynarodowego. I tu mnie zastanawia właśnie, jak na tym tle jak grę wypromować na świecie i jakich szczególnych kompetencji wymaga no, osoba, która bizdevowo się zajmuje grami wideo? O, tutaj myślę, że bardziej pytanie do Kuby. Ja się przyznam szczerze, że to często jest kwestia oczywiście dużego nakładu pracy i umiejętności jakby trafienia do jak największej grupy osób. Czasami tym rządzi przypadek. To nie jest też tak, że wszystko da się zaplanować, bo gdyby tak było, to branża kreatywna nie byłaby tym, czym jest. Ja podam przykład ze swojego takiego obszaru, z jednego zespołu, który w ramach akceleratora funkcjonował. Zupełnie przez przypadek ja zaproponowałem im, żeby uczestniczyli w takim konkursie w Chinach, który był zorganizowany przez uczelnię w Pekinie, którą też współpracujemy. No i ten zespół, który wtedy jeszcze składał się w części z studentów, pojechał, czy wysłał tą swoją pracę na rynek chiński. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, więc to jest, mówię, czasami decyduje o tym przypadek. A kompetencje, no przede wszystkim uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach, szczególnie na początku, które rozszerza zakres i krąg tego networkingu, który jest potrzebny. Tutaj Indie Games Polska wykonuje dobrą robotę, bardzo dobrą robotę, która pozwala właśnie tym szczególnie na początku, osobom szczególnie na początku drogi no, zdobywać poszczególnie te szczeble tej drabiny, której się muszą wspinać. Pan doktor bardzo ładne zdanie powiedział, że trochę tą branżą rządzi przypadek, ale rozumiem, że w e-sporcie rolę tego przypadku trzeba zminimalizować. Stąd chciałem zapytać, jak właściwie powinniśmy kształcić kadry e-sportowe i jacy kandydaci są do takich kadr poszukiwani? Wiesz co, branża jest bardzo interdyscyplinarna, więc mówimy zarówno od strony sportowej, jak i od strony biznesowej, jak i od strony administracyjnej, czego my jesteśmy przykładem jako stowarzyszenie. Więc tak naprawdę w każdym z tych obszarów potrzebujemy specjalistów. I tak my, patrząc trochę z boku jako stowarzyszenie na branżę, na sektor prywatny, możemy na pewno powiedzieć o tym aspekcie sportowym. No,
tutaj ostatnie sytuacje na scenie sportowej pokazały, że chociażby potrzeba sędziów, administratorów serwerów, ponieważ coraz częściej przy dużych pieniądzach w turniejach pojawiają się niestety ale oszustwa, więc trzeba je w jakiś sposób odnaleźć, no i zweryfikować, jeszcze gdzieś tam poddać ocenie. Brakuje trenerów, brakuje analityków, bo tak naprawdę esencją naszej branży jest rywalizacja. Dopiero jeżeli mamy rywalizację, to mówimy o biznesie i o innych elementach, ale tak naprawdę to drużyny są korem. Więc jeżeli drużyny nie grają regularnie, w analogii do piłki nożnej to wygląda zupełnie inaczej. Piłka nożna przez kilka sezonów piłkarz jest utożsamiany z drużyną, natomiast we sporcie jest to kilka tygodni, kilka miesięcy. Tak? To jest gigantyczna różnica. I żeby nasza branża rozwijała się od strony biznesowej, to ten element sportowy musi być, to musi być pewien proces, a nie działanie punktowe, typu na przykład zawiązujemy skład, on funkcjonuje chwilę i znika, więc od strony sportowej tych specjalistów potrzeba wielu, stąd też kierunki studiów, które się rozpoczęły lub zaraz rozpoczynają w tym obszarze. Patrząc na część biznesową, no, branża sportów elektronicznych to głównie marketing. Ja trochę ubolewam, że szukamy finansowania z innych źródeł, stąd też gdzieś kilka lat temu pomysł na założenie stowarzyszenia i przecieranie szlaków na pograniczu administracji samorządowej i rządowej, gdzieś tam finansowania z gmin, na przykład edukacji szkolnej w zakresie sportu i tak dalej. Więc na tym polu wydaje mi się, że faktycznie potrzebujemy dużej grupy specjalistów w zakresie sprzedaży i marketingu. Oczywiście są takie podmioty, jak tutaj reprezentant firmy Gamesed chociażby. Natomiast najczęściej w branży pracują byli zawodnicy. I to jest gigantyczny minus, ponieważ to są osoby bez przygotowania merytorycznego, bez studiów kierunkowych czy praktyki, tylko skakują na głęboką wodę i bardzo często niestety ten rynek od strony biznesowej po prostu niszczą. Więc jest to też szalenie ważny kierunek rozwoju branży, żeby w aspekcie biznesowym pojawić się gdzieś tam ze specjalistami spoza branży. No i trzeci element to technologia i technika w branży sportów elektronicznych, no bo w dużej mierze media, nowe media i multimedia to taki core, więc pandemia pokazała, że nie mamy zbyt wielu specjalistów na rynku w zakresie chociażby streamingu. Takie miejsca jak to też rzadkość, czyli bardzo dobra ściana LED-owa, specjaliści, którzy potrafią ją obsłużyć, stworzyć prezentację, która będzie leciała w tle, skorelować to z muzyką, ze światłem. A jeszcze przy tym wszystkim specjaliści powinni znać specyfikę e-sportu, no bo operator z branży filmowej bardzo często nie wie, kiedy pojawi się klimaks emocji w rundzie, w rozgrywce sportowej i nie uchwyci tego momentu. Więc my potrzebujemy specjalistów także w tym zakresie, którzy mają wiedzę taką stricte technologiczną, ale też rozumieją potrzeby i specyfikę naszej branży, więc tych obszarów tak naprawdę jest bardzo dużo, a to wynika z tego, iż funkcjonujemy w zasadzie od dekady. Branża w wielu elementach nie jest umocowana prawnie, nie ma powołanego Polskiego Związku Sportu. Pytanie, czy musi być, ciężko mi odpowiedzieć, ale to też pewnie pozwoliłoby na pewne bardziej formalne ruchy. Ale jak mówię, elementów, w których powinniśmy działać szybko i edukować, jest wiele. Pytanie, czy edukacja na poziomie szkół średnich czy wyższych jest gotowa, żeby taką wiedzę czy takich specjalistów przyjąć. Właśnie chciałem cię to zapytać, bo pamiętam, że kilka lat temu ogłoszono, to był zespół szkół technicznych i ogólnokształcących w Kędzierzynie Koźlu, który wystartował z pionierską wówczas klasą e-sportową. Czy takich inicjatyw już jest więcej? Czy rzeczywiście powinniśmy przygotowywać do i z jednej strony e-sportu, a z drugiej strony, tu pewnie Jakub Marszałkowski może więcej powiedzieć, do game devu już na etapie tego szkolnictwa średniego szczebla? Znaczy ja tak może filozoficznie zacznę, że według mnie są takie dwie grupy wiekowe, które potrzebują obecnie wsparcia rynku. To jest młodzież w wieku 10-14 lat, kiedy jest najbardziej plastyczna i jest najbardziej narażona na taki atak rodziców. Ja jestem lekarzem, też nim zostań. A on niekoniecznie jeszcze, no nie wie, jakie ma kompetencje, bo jest za młody, tak? I bardzo często idzie na kierunek kształcenia, w którym będzie rzemieślnikiem, a nie super wybitnym specjalistą. Więc to jest taka pierwsza grupa bardzo plastyczna, którą można się zająć. I druga grupa to są osoby po maturze, które myślą, że zawojują świat, ale tak naprawdę nie mają jeszcze na tyle praktyki, aby podjąć pracę i, brzydko zabrzmi, ale żeby nie być kosztem dla pracodawcy.
przez pierwsze lata on jest jeszcze do ociosania, więc ta wiedza w tych dwóch jakby grupach wiekowych i wsparcie zewnętrzne jest szalenie potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi, tak odpowiadając na twoje pytanie, powstała klasa, jak to wygląda teraz? My jako Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych trochę rozszerzyliśmy ten temat. Szkoła w Kędzierzynie to była szkoła publiczna, to było działanie pionierskie. W naszym systemie kształcenia, o czym za chwilę powiem więcej, to jest szalenie trudne, żeby stworzyć taką innowację pedagogiczną. Nam się udało podejść dość kompleksowo do zagadnienia sportu i paradoksalnie nie uczymy grać, bo jesteśmy słabi tak naprawdę w porównaniu do młodych ludzi. Nie ma systemów treningowych. No, jest jeden z podmiotów, który obecnie pracuje nad systemem treningowym dla zawodników, natomiast jeszcze to nie jest skończone, więc w analogii do piłki my nie wiemy w wieku 14 lat, jaki proces treningowy przejść, żeby być lepszym sportowcem. Piłkarz z kolei wie, jak od 14 roku życia sobie na boisku poradzić. My uczymy kompetencji zawodowych, które bazują na e-sporcie, czyli uczymy w zakresie właśnie multimediów, nowych mediów, staramy się zahaczyć o IT, o zarządzanie projektowe, uczymy dzieci także w zakresie psychologii sportowej i profilaktyki zdrowotnej, czyli jeżeli jesteś młodym człowiekiem, prawdopodobnie nie wiesz, że siedzący tryb życia sprawi, że w wieku 30 będziesz miał problemy ze stawami, kręgosłupem i tak dalej. My chcemy uświadomić, tak? Młody człowiek na pierwszym roku szkoły średniej no nie jest grany ze swoją grupą, więc my te kompetencje miękkie również chcemy w nim stworzyć, tak ażeby w przyszłej pracy on był przygotowany do pracy w grupie. Kształcimy potencjalnych liderów w tej grupie, staramy się, aby ich kompetencje z pogranicza skilli twardych i skilli miękkich były rozwinięte. I teraz o co chodzi? Jeżeli mamy pracownika w mediach społecznościowych, to on zarówno od strony graficznej musi być rozwinięty, w takich programach, nie wiem, nawet darmowy DaVinci Resolve, ale z drugiej strony musi też mieć lekkie pióro, no bo żeby stworzyć dobrego newsa, no to bardzo często te dwa elementy trzeba połączyć, więc tak najbardziej w skrócie, szkół jest obecnie około 50 w Polsce, które prowadzimy, to jest około 6 tysięcy młodych ludzi, około 200 nauczycieli, bo my co pół roku szkolimy kadrę nauczycieli, przekazujemy podręczniki, tak, żeby dalej mogli prowadzić zajęcia z młodzieżą, więc staramy się przygotować do pracy w XXI wieku, tak bym w skrócie powiedział, ale jeżeli chodzi o szkoły, system kształcenia, no to jest niesamowicie skostniały. On powstał w zasadzie w XIX wieku przez zabór pruski. To jest taki system, gdzie siedzimy plecami do siebie i słuchamy nauczyciela, który mówi do nas bardzo teoretycznie. Natomiast patrząc na przykład na Skandynawię, mamy działania co pół roku praktyczne, pracujemy w grupie, debatujemy i rozwiązujemy problem. Więc jakby nawet na tym etapie jest różnica, więc jeżeli zrozumieć w ogóle po co e-sport miałby się pojawić w tych strukturach, to jest szalenie trudne. No i tak na koniec, no to chyba to jest do zmiany, czyli podstawa programowa i program kształcenia w Polsce, potem przejście w innowację pedagogiczną, która też jest szalenie trudna, bo kiedyś trzeba było kuratora oświaty przekonać, żeby ją wprowadzić, a to nie było proste. Obecnie wystarczy przekonać dyrekcję, ale wchodzi problem infrastruktury szkolnej. Więc jakby tych aspektów jest tutaj bardzo dużo. Pamiętam taką wypowiedź Grzegorza Michowskiego, byłego już prezesa Eleven Beat Studios, który twierdził, że łatwiej się do takich nowinek de facto adaptuje sektor prywatny. Czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem? Oczywiście, jak najbardziej. To nawet można powiedzieć w małej skali. Firma prywatna dużo szybciej się dostosuje do warunków rynkowych, a nie jeżeli prawo, tak? Więc jak najbardziej to jest słuszna wypowiedź. Natomiast no, my też jako stowarzyszenie jesteśmy od tego, aby gdzieś tam być pomostem między sektorem publicznym a rynkiem prywatnym i gdzieś szukać projektów, które mogą być styczne. I tak jak dzisiaj tłumaczyć czy pokazywać, że nasza branża to nie tylko w cudzysłowie strzelanie w głowy, ale też możliwość rozwojowa dla młodych ludzi. Łukasz, bardzo dziękuję ci za to, że zarysowałeś no, profil absolwenta, czy profil osoby, która mogłaby pracować w tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży. Natomiast brakuje mi tutaj jednego podejścia, mianowicie podejścia marketingowego. I zastanawiam się, czy podobne kompetencje są potrzebne do pracy, no właśnie, w szeroko pojętym marketingu gier wideo. I to jest pytanie do Piotra Bombola. Tutaj mamy jakby te, już powiedzmy, dwa obszary, czyli mamy i obszar game devowy, i obszar e-sportowy, które
wymagają powiedzmy innej wiedzy i innych trochę kompetencji. Natomiast jakbyśmy zatrzymali się na tym obszarze game devowym i temacie marketingu, to tutaj moi przedmówcy super wskazali, jak powinno się kształcić osoby do game devu. Natomiast to, co teraz jest coraz bardziej istotne, to właśnie ten obszar biznesowy, marketingowy. To bierze się głównie z tego, że branża gier rozwija się bardzo dynamicznie i zmieniło się przede wszystkim to, że obecnie nie tak łatwo się przebić z grą po prostu na rynku. Jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo. Tam się pojawiały już od dłuższego czasu takie stwierdzenia, że jest Indie apokalipsa, że małe gry nie mają szansy w ogóle na przebicie się, że w tej chwili wychodzi tak dużo gier, że jest to więcej niż do tej pory historycznie wszystkie lata w ciągu jednego roku się może pojawić, co powoduje, że jest ogromny klater i to, co daje szansę przebiciu się grom, to oczywiście z jednej strony gra musi być dobra, w sensie to jakby u źródła jest to, jak gra jest skonstruowana, czy ona jest dopracowana, jakie ma mechaniki, jaki ma pomysł. Natomiast nawet najlepsza gra może zostać nieodkryta, jeśli nie będzie, jakby, jeśli sama sobie w tym nie pomoże. No i tutaj mamy jakby ten obszar marketingu, który może działać nie tylko na samym końcu, bo myślenie o marketingu jako o takim rozwiązaniu, które dodajemy, jak już mamy wszystko gotowe, może być nie do końca efektywne. Ja uważam, że dużo bardziej wartościowe jest wprowadzenie już myślenia marketingowego trochę wcześniej, czyli myślenie o grze, no, tak jak o każdym produkcie, jako o po prostu jakiejś marce, którą wprowadzamy na rynek. No i ta marka, ta gra będzie miała jakąś historię, którą chcę opowiedzieć, jakieś wartości ze sobą przenosiła, no i będzie też dedykowana jakiejś konkretnej grupie i będzie wnosiła jakąś wartość. I potem to, co będzie robione jakby w ramach, powiedzmy, kampanii marketingowej, będzie przedłużeniem tego, co ta gra ma wnieść do świata. I wtedy ten marketing będzie najbardziej efektywny, natomiast no, trzeba przyznać, że to jest każdym miesiącem jest coraz trudniej, ponieważ gier wychodzi mnóstwo i tak naprawdę branża gier jest zmuszana do tego, żeby szukać coraz bardziej zaawansowanych metod promowania gier, które tak naprawdę są już wymyślone. I to jest jakby cała ta magia, powiedzmy, że marketing jako taki jest ogólnie na świecie bardzo rozwinięty. Jak patrzymy na marketing produktów takich konsumenckich, czyli kosmetyki, jedzenie, restauracje, no to już jest na najwyższym możliwym poziomie. Więc jest po prostu ta wiedza, która jest nieodkryta jeszcze przez branżę game devową, która zaczyna coraz mocniej z tego czerpać, chociażby poprzez zatrudnianie ludzi, którzy zajmują się marketingiem w agencjach, czy po stronie na przykład dużych marek. I potem te osoby przynoszą te kompetencje i zmieniają jakby to, jak w jaki sposób promuje się obecnie gry na świecie. Zastanawiam się jeszcze, bo poruszyłeś bardzo ważny wątek, to znaczy tej indie apokalipsy, tego, że robi się tłoczno, zwłaszcza na PC-cie, zwłaszcza na Steamie, czyli najpopularniejszej platformie dystrybucji cyfrowej. Widzimy to z raportu, który już dzisiaj cytowaliśmy, że Polacy przynajmniej w 2019 roku zaoferowali światu więcej premier na Switcha niż na PC-ty. I zastanawiam się właśnie, czy Switch, ale też może w drugiej kolejności gogle rzeczywistości wirtualnej nie stają się takim no, zieleńszym pastwiskiem. Czy nie jest łatwiej na Switchu wypromować grę niż na PC-cie? No tak, tutaj wracamy do tej kwestii klateru, czyli po prostu dużo łatwiej zadbać o no, takie nawet organiczne odkrywanie gier tam, gdzie jest ich mniej. I platformy VR-owe czy Nintendo Switch faktycznie mają po prostu dużo mniej tytułów, w związku z tym dużo łatwiej się jest przebić. No, nie ma takiej konkurencji, więc no, tutaj to myślenie myślę, że jest słuszne, natomiast no, dobrze wiemy, że no, ten rynek się zaraz musi zweryfikować, tak? Czyli jak widać, że jest ten potencjał, żeby tworzyć gry na przykład na te dwa systemy, na te dwie platformy, to zaczyna się szybko zapełniać, więc w długim okresie to się i tak wyrówna. No i tutaj bym zadał takie podstawowe pytanie, co będzie najlepsze biznesowo, tak? Czy tworzenie
patrząc też z punktu widzenia bazy odbiorców i ich elastyczności cenowej, czyli czy tworzenie w długim okresie, tworzenie gier na Nintendo Switcha czy na platformy VR-owe jest czymś, co pozwoli najwięcej zarobić producentom gier. No, wydaje się, że wciąż największe możliwości zarobku są na konsolach, na Xboxie, na PlayStation czy na platformie PC-towej, bo tam jest największy odbiorców, ale z drugiej strony najtrudniej się przebić. Piotrze, jeszcze wspomniałeś, bardzo mi się to zresztą podobało, że game dev powinien się otworzyć na specjalistów, przynajmniej marketingowo, z innych branż. No i nie da się ukryć, że w ostatnich latach polscy twórcy nam udowodnili, że twórcy kultury, mam tutaj na myśli filmowców czy autorów muzyki, myśleli trochę wąsko. Gra wideo się staje takim medium, które owszem debiutuje, ale debiutuje w anturażu gadżetów, koszulek, muzyki. I czy to jest rzeczywiście przyszłość? Czy gra się staje takim de facto zapalnikiem jakiegoś zainteresowania, ale no właśnie, tworzy pewną markę, która może się później stać serialem, filmem aktorskim, etc. Tak, mamy coraz więcej przykładów tworzenia franczyz wokół światów gier. Tutaj myślę, że takie przykłady bardziej światowe, League of Legends, czy na przykład też ostatnio Dota, obie te uniwersa mają swoje już jakby zaplanowane albo zrealizowane seriale dla Netflixa. Wygląda to w ten sposób, że przestaje się moim zdaniem myśleć o grach jako o takim, no, w sposób bardziej taki filmowy, czyli kiedyś gry, głównie singleplayerowe, one się pojawiały, one miały taki skok zainteresowania na premierę, potem coraz jakby mniej osób się tym interesowało, no bo ta gra już miała jakby swoje 5 minut, przychodziły nowe gry, teraz się jakby zmienia myślenie o grach, ponieważ coraz więcej mamy gier usług, które mają długi żywot, no i tak naprawdę z tym długim życiem gier pojawia się potem okazja, no, dodatkowej monetyzacji, czyli jeśli mamy dużą bazę osób, które w daną grę grają, to czemu nie zaproponować im innego jeszcze kontentu, czyli właśnie przecież filmu, czy serialu, czy może czegoś jeszcze zupełnie innego. Więc tutaj faktycznie jakby zmienia się myślenie o samych grach i te uniwersa się bardzo rozszerzają do tego stopnia, że no, nawet te uniwersa growe stają się, no, powiedzmy, takimi pełnoprawnymi partnerami dla uniwersów, chociaż w filmowych, tak? Tutaj chociażby gra Fortnite, która przyciąga bohaterów z innych filmów, którzy stają się bohaterami w grze i coś dzieje się na takiej, powiedzmy, no, na równych warunkach, tak? Że ci bohaterowie są w obu tych światach. Więc faktycznie zmienia się też to myślenie o tym, żeby gry, powiedzmy franczyzy growe, utrzymywać na dłużej. Chociażby jeszcze gra GTA V, która już tak naprawdę w tej chwili sprzedaje się 9. rok i będzie już na 3. generacji konsol. Tutaj akurat mamy jakby to zjawisko, że jest to bardzo dobry produkt, który też cały czas nowi ludzie potrafią go odkrywać. Natomiast zdecydowanie warto myśleć o tym, jak to zainteresowanie można wspierać w długim okresie właśnie marketingowo. I tutaj już odwołując się do twojego pytania, że zmienia się też to myślenie, jak można promować gry. Niekoniecznie to musi myśleć w takich kategoriach, że zróbmy coś wokół premiery, tylko róbmy to dłużej, czy to w współpracy z influencerami, czy to w współpracy z mediami, czy tworząc właśnie dodatkowy content. Czy to już taka polska trochę specyfika z twórcami planszówek, no bo nadchodzą teraz planszówka z Green Hella, z Frostpunka, mieliśmy znakomitą planszówkę z This War of Mine. Temat bardzo ciekawy, natomiast chciałem przejść do naszego ostatniego gościa, mianowicie do Artura Witkowskiego i trochę spróbować ten nasz panel związać. To znaczy, faktycznie nasi goście pozostali powiedzieli o tym, jakich kompetencji wymaga szeroko pojęty game dev, gaming i e-sport. I zastanawia mnie, w jaki sposób nasze szkolnictwo się do tych wyzwań przygotowuje. Wiesz, Mateusz, ja bym z ostrożnym optymizmem postawił taką tezę, że ta szklanka jest do połowy pełna. I powiedziałbym, to chyba najlepiej będzie zobaczyć, myślę, na konkretach, na liczbach. Jeśli chodzi o e-sport, to już Łukasz zdążył tutaj mniej więcej ten obraz nakreślić, jak to wygląda.
Natomiast skądinąd dzięki zresztą pracy Fundacji Indie Games Polska, która kataloguje uczelnie i programy kształcenia na tych uczelniach dostępne. To, co powiedziałeś w rozmowie z Jakubem na samym początku, że to było około 60 przepraszam, kierunków kształcenia. W tej chwili z tych danych wynika, że to jest 54 uczelni i 69 kierunków kształcenia, więc widzimy, że w ciągu roku już mamy dość istotny przyrost. Gdybyśmy cofnęli się jeszcze nieco dalej, no to zobaczymy, że ten przyrost rzeczywiście jest w ostatnich latach stosunkowo intensywny. Tej oferty po prostu przybywa. Abstrahuję gdzieś tam od jakości tej oferty, bo z tym na pewno jest różnie. To jakby dotyczy wszystkich, myślę, kierunków kształcenia i to jest taka uniwersalna zasada. Tak samo, jak wydaje mi się, jest pewną naturalną koleją rzeczy, że jeśli mamy jakiś sektor, który nieźle sobie radzi, prawda, i jakieś tam sukcesy odnosi, no to gdzieś tam ten rynek edukacyjny będzie miał taką naturalną skłonność, żeby tę ofertę, prawda, w kierunku tego sektora w sposób naturalny niejako adresować. I teraz tak, z tych 69 kierunków kształcenia, przy czym też trzeba to podkreślić, może mówimy tutaj nie tylko o kierunkach w sensie ścisłym, jakby kierunek jako całość, tylko tam też wchodzą w grę specjalności, specjalizacje, profile, więc to nie jest tak, że to są wszystko stricte kierunki. Natomiast tam może nie tyle większość z nich, co największy w nich udział mają kierunki programistyczne. To jest tam około 40% na ten moment. Jakieś tam 35% mniej więcej to są kierunki artystyczne. Tam jest kilka designerskich kierunków, jeden związany z muzyką. Też tutaj była kwestia tego, czy sektor prywatny, czy sektor publiczny lepiej, szybciej, sprawniej adaptuje się do zmian. Jeśli popatrzymy na strukturę własnościową, powiedzmy, tych uczelni, no to okazuje się, że to jest mniej więcej pół na pół, a nawet z lekką przewagą, co ciekawe, sektora publicznego, bo tam 55% to są uczelnie publiczne, 45% to są uczelnie prywatne, więc tak mniej więcej porówno. I co dla mnie osobiście najbardziej interesujące, to jeśli jeszcze do tego dołożymy sobie dane z GUS-u, z których wynika, że uczelni publicznych w Polsce mamy tam około 130 sztuk, to wychodzi nam z tego, że co czwarta, prawie już co czwarta uczelnia publiczna jakąś ofertę edukacyjną dotyczącą game devu ma. Tak, tylko mówimy tutaj nie tylko o ofercie edukacyjnej, ale też o zakupie technologii, o przyciąganiu praktyków, o dostosowywaniu się do tej niesamowicie, no właśnie, dynamicznie rozwijającej się branży. Oczywiście, że tak. No i wiesz, i tutaj będą schody, różnego rodzaju schody i uczelnie na pewno muszą sobie z tym jakoś radzić. Tak jak mówię, ja jeśli chodzi o jakąś tam taką konkretną i jednoznaczną ewaluację tego, jak to wygląda i na ile to jest wartościowe, a na ile to nie nadąża, ja sądzę, że to, wiesz, też będzie zależało od tego, jakie kryteria przyjmiemy, nie? Bo jeśli spojrzymy z perspektywy branży i powiemy sobie, że efektywny, satysfakcjonujący nas system szkolnictwa wyższego to będzie taki system, który zapewni nam tylu specjalistów, żebyśmy my mieli 100% zatrudnienia, żebyśmy nie potrzebowali zatrudnić kogoś więcej. Pewnie to jest sytuacja optymalna dla każdego przedsiębiorcy. No, tak się nie dzieje i tak się najprawdopodobniej nigdy nie zadzieje i myślę sobie, że oby się tak nie zadziało, bo wydaje mi się, że dopóki zapotrzebowanie jest jakby większe niż uczelnie są w stanie dostarczyć, dopóty pewnie ta branża, można zakładać, że raczej się rozwija, niż na przykład w jakąś tam stagnację popada. Więc tutaj myślę, że aspektów jest całe mnóstwo i jeszcze trochę. Ja też zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie tak sobie myślę, że gdzieś tam patrząc na system edukacji, tak to nazwijmy, game devowej, ja patrzyłbym nieco szerzej. To znaczy nie patrzyłbym tylko na system szkolnictwa formalnego, popatrzyłbym również na to, co edukacja pozaformalna ma w swojej ofercie. I powiem tak, no jest tego naprawdę sporo, bo jest, sam znam pewnie co najmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt, a zakładam, że to jest tylko jakiś tam wycinek organizacji pozarządowych, tak jak czy stowarzyszenie, czy fundacja, które bardzo dużą pracę wykonują właśnie, jeśli chodzi o projekty edukacyjne wszelkiej maści, dotyczące w taki czy inny sposób branży gier wideo.
Są też inicjatywy w końcu administracji publicznej, prawda? Chociażby program rozwoju talentów informatycznych, czy to, co my też w Ministerstwie Kultury staramy się robić poprzez na przykład współfinansowanie właśnie takich projektów gdzieś tam ukierunkowanych na edukowanie w zakresie game devu. Wiadomo, że to nie są działania, które wykształcą nam od A do Z specjalistę, prawda? Natomiast jakaś tam cegiełka dość istotna, myślę, że jest. Jeszcze jedna rzecz, która na mnie osobiście robi spore wrażenie. Czasami się z takimi inicjatywami też gdzieś tam w przestrzeni komunikacyjnej spotykałem. Nie wiem, jaka jest tego skala, to podejrzewam, że Kuba może lepiej wiedzieć. Natomiast też zauważyłem, że firmy same często wchodzą niejako w buty tego podmiotu, który tą edukacją się zajmuje, oferując de facto często bezpłatne właściwie programy szkoleniowe, które tak przynajmniej na tyle, na ile tam dość pobieżnie wprawdzie, ale zerkałem, wyglądały, powiedziałbym, dość sensownie i obiecująco, więc to jest też ciekawe, że wygląda na to, że branża wykazuje się, powiedziałbym, dużą samoorganizacją. I na koniec to, co też myślę dosyć ważne, to zwróciłbym uwagę na to, jakie są niesamowite możliwości, jeśli chodzi o samokształcenie. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, jeśli chodzi o pracowników, to znaczy pewnie, może ktoś to liczył, nie wiem, Kuba, czy to kiedyś jakby przyglądałeś się temu od tej strony, ale ciekaw jestem, jaki jest odsetek, wiesz, pracowników, którzy gdzieś tam dużą jakąś część swojej wiedzy i umiejętności mają de facto z samokształcenia, i to samokształcenia często bezpłatnego, bo trochę jest tak, że z samej natury i specyfiki tej branży wynika to, że tego kontentu edukacyjnego w przestrzeni wirtualnej, często zresztą bezpłatnego i często bardzo dobrej jakości, jest naprawdę pod dostatkiem. No to powiedzmy, że Akademia tutaj też wychodzi naprzeciw, tak, pozwalając na organizację dżemów czy różnych takich inicjatyw oddolnych. Panowie, rozmowa zdecydowanie zasługuje na rozwinięcie, natomiast pomału musimy kończyć. Chciałem was na sam koniec zapytać, czy każdy z was mógłby mi jednym, dwoma zdaniami wskazać taki obszar, który stanowi największe wyzwanie edukacyjne właśnie w kontekście branży game devowej, w kontekście gamingu, tudzież sportu. Zaczynamy może od Jakuba Marszałkowskiego. Ja myślę, że Artur tutaj dobrze zaznaczył. Potrzeba więcej współpracy uczelni z firmami z branży. Takiej współpracy zarówno wokół tworzenia tych zrębów edukacyjnych, co w tej edukacji ma być. Należałoby pytać producentów gier, co w tej edukacji ma być, ale też zapraszać ich z dużą regularnością do prowadzenia zajęć. Firmy są zainteresowane, bo cały czas są niedobory pracowników. Po stronie uczelni są tam różne utrudnienia, więc z tym zainteresowaniem jest różnie. Doktor Remigiusz Kopoczek. Jest kilka form studiów, które mogłyby tutaj trochę pomóc, o tym, co mówił Kuba. Chociażby forma studiów dualnych, więc można też ten obszar jakby spenetrować, sprawdzić, czy to jest adekwatne do potrzeb. Studia dualne, czyli praca i nauka jednocześnie w trybie dziennym, niezaocznym. Więc być może, że to jest taki kierunek, który by pomógł. Oczywiście kompetencje indywidualne to jest bardzo cenna rzecz, ale też budowanie kompetencji pracy zespołowej to jest chyba w tej chwili najtrudniejsze. Z praktyki wynika, że najczęściej brakującym takim łącznikiem to jest producent, który potrafi tym zarządzać jak należy. Łukasz Trybus? Co poziom niżej, czyli szkoły średnie, to na pewno kwestia infrastruktury i podejścia władzy do takich procesów oddolnych w edukacji. Jest to bardzo trudne, począwszy od wypłat dla nauczycieli, którzy w formie zajęć dodatkowych mają prowadzić na przykład zajęcia ze sportu, które my im przygotowujemy, na infrastrukturze szkolnej kończąc, więc tych tutaj elementów do poprawy jest bardzo dużo, ale na tym bym się skupił, aby dalej przejść do działań stricte sportowych. W takim razie może jeszcze Piotr Bąbol. Z mojej perspektywy warto właśnie sięgnąć do doświadczeń i wiedzy tych praktyków w branży game devowej czy we sportowej, którzy potrafią łączyć doświadczenie marketingowe, które mieli wcześniej spoza tej branży, z pasją do tego obszaru. Mamy takich praktyków w Polsce, warto ich promować i myślę, że właśnie warto też szczególnie ich zapraszać na zajęcia na uczelniach. I na koniec Artur Witkowski.
Zgadzam się tutaj właściwie ze wszystkimi tymi dotychczasowymi głosami i myślę, że przede wszystkim faktycznie, jeśli ta edukacja ma być dobra, rzetelna, efektywna i odpowiadać na potrzeby rynku, trudno sobie wyobrazić, żeby ona była bez merytorycznego udziału, wsparcia wiedzy eksperckiej po prostu twórców, producentów firm realizowana, bo możemy wtedy stworzyć coś, że tak powiem, zupełnie w oderwaniu od realiów i będzie to po prostu bezużyteczne w dużej mierze. Innymi słowy, sporo się nauczyliśmy, ale sporo nauki jeszcze przed nami. Ja nazywam się Mateusz Witczak i już teraz zapraszam Państwa na kolejny panel, który poprowadzi niezastąpiony Paweł Heckman. Każda branża do odpowiedniego rozwoju potrzebuje systemu wsparcia i finansowania. Jakie doświadczenia mają przedstawiciele branży gamingu, game devu i e-sportu w Polsce? Zapraszamy na dyskusję panelową, którą poprowadzi redaktor Paweł Heckman. Pawle, oddaję Ci głos. Dzień dobry, nazywam się Paweł Heckman i zapraszam serdecznie na panel Wsparcie i finansowanie twórców na tle polskich doświadczeń. Ze mną są Jakub Ananicz, członek zarządu Games Operators. Dzień dobry. Adrian Kostrzębski, rzecznik prasowy ESL. Dzień dobry. Mariusz Adamski, partner FF Venture Capital Tech and Gaming Poland. Dzień dobry. I Karolina Lopata, Creative and Strategy Manager w Fantasy Expo. Dzień dobry. I w tym właśnie gronie porozmawiamy o tym, w jaki sposób w Polsce wspierana jest branża gamingu i e-sportu, ale żeby porozmawiać o wsparciu czy finansowaniu, warto najpierw zidentyfikować obszary, w których to wsparcie jest potrzebne. I pierwsze pytanie, bardzo podstawowe. Jakie największe wyzwania stoją przed branżą gamingową? I tutaj prosiłbym Jakuba Ananicza o odpowiedź. Dzień dobry. W moim odczuciu wyzwania największe dla branży gamingowej, precyzując twórców gier, są dosyć podobne, niezależnie od tego, czy mówimy o polskiej branży, czy branży zachodniej Europy, czy Stanów Zjednoczonych. I w moim odczuciu największym wyzwaniem jest pogodzenie różnych oczekiwań interesariuszy. Z jednej strony mamy graczy, którzy oczekują gier dopracowanych, złożonych, dużych, o wysokiej jakości. A poprzeczka jest coraz wyżej. Każda kolejna produkcja AAA podwyższa poprzeczkę. Z drugiej strony mamy akcjonariuszy, którzy oczekują, najchętniej widzieliby co rok, co dwa dużą premierę. A z trzeciej strony wyzwaniem są ograniczenia technologiczne. Czyli gra musi działać płynnie również na starszym sprzęcie. Głównie tutaj wyzwaniem są konsole starszej generacji. I trochę jak w soczewce widzieliśmy to na przykładzie Cyberpunku, który musiał sprostać, żeby znaleźć złoty środek i pogodzić, żeby stworzyć grę w terminie, bez bugów i jednocześnie, żeby działała na konsolach starszej generacji. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. I to jest takie, moim zdaniem, największe wyzwanie. Oczywiście wyzwania, przed którymi stoją duże firmy jak CD Projekt, a wyzwania, z którymi mierzą się mali twórcy, są zupełnie inne. Ale jeżeli mówimy o branży, a branża jest jakby zdominowana przez większych graczy, to tutaj znalezienie takiego złotego środka w adresowaniu tych oczekiwań interesariuszy, to jest jakby najważniejsza rzecz, z którymi się mierzą. Druga, która może być wyzwaniem, na razie jest rozpatrywana w kategoriach ryzyka, to twórcy gier działają na rynku, który jest nacechowany monopolami. Monopolami tworzonymi przez platformy, czy to jest Steam, Google Apps, Google Play. I ta pozycja monopolistyczna na razie nie jest zbytnio wykorzystywana, ale jest to ryzyko i może być. Czyli mamy sytuację, w której mamy bardzo dużą asymetrię pomiędzy platformą, czy to jest App Store, czy Steam, a producentami gier. W mniejszej skali troszeczkę pomiędzy dużymi wydawcami, a małymi twórcami gier. I ta asymetria wydaje się, że będzie trwała i jest ryzyko, że giganci zaczną nadużywać swojej pozycji monopolistycznej, narzucając coraz mniej korzystne warunki współpracy. A tak jeszcze wracając trochę do Cyberpunka, to jest lekcja, z której branża wyciągnie jakieś wnioski?
Branża musi wyciągnąć wnioski. Tutaj widzimy jasny komunikat ze strony graczy, że no, takie premiery są nieakceptowane, że są w stanie przełknąć opóźnienia, ale za tym musi iść jakość. Akcjonariusze też głosują nogami i to się odbija na całym game devie w Polsce, czyli opieranie się na jednej grze raz na 5 lat, no to nie jest coś, co pozwala spać spokojnie i tym twórcom gier i zarówno akcjonariuszom, tak? Ponieważ jesteśmy uzależnieni tutaj od jednej premiery, która z różnych czynników może się nie powieść. I tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj jest to wyzwanie, że jak tu zrobić szybko grę, która będzie dopieszczona jakościowo, będzie piękna graficznie i jednocześnie będzie chodziła na starym sprzęcie. No, jest to coraz trudniejsze, a wręcz niemożliwe. No, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację, jaką mamy za oknami, czyli trwającą jeszcze pandemię. No i tutaj należałoby zadać pytanie, czy w związku właśnie z tą pandemią, albo inaczej, czego w związku z tą pandemią twórcy potrzebują w tym momencie najbardziej? Z dosyć dużym przekonaniem myślę, że możemy stwierdzić, że pandemia nie wygenerowała żadnych nowych potrzeb w branży twórców gier. Nie mieliśmy do czynienia ani z zerwanymi łańcuchami dostaw, ani z załamaniem popytu, jak w innych branżach. Więc żadna nowa potrzeba nie została wygenerowana, że nagle wyzwaniem jest dywersyfikacja geograficzna dostawców, kluczowych partnerów. Sam proces tworzenia gier względnie bezboleśnie został zaimplementowany. No, praca zdalna nie była czymś nowym w środowisku. Była raczej jedną z opcji. Tak? Model hybrydowy był bardzo powszechny, więc poza niedogodnościami, takimi jak eventy, konferencje branżowe, które odbywały się online zamiast fizycznie, czy wiadomo, pewne perturbacje, to były niedogodności, które nie spowodowały strukturalnych problemów. Wiadomo, ciężej było sprostać pewnym deadline'om. Premiery się obsuwały, między innymi Cyberpunk. Z tym miał problem, to był jeden z powodów. Kolejna rzecz, no, raportowanie chociażby giełdowe, ale to były delikatne przesunięcia. Pandemia i skutki pandemii nie spowodowały żadnych strukturalnych problemów, że jest problemy z zatorów płatniczych w branży, problemy z za dużym zalewarowaniem, problemy z popytem. Tego nie ma. Jak przejrzymy raporty giełdowe spółek, tam w każdym jednym jest napisane, że wpływ COVID-u jest pomijalny lub minimalny. Czasami widzi się większe zainteresowanie ze strony graczy, że trochę dłużej grają, troszeczkę zmieniło się w co grają, kiedy grają, ile grają, ale pandemia nie spowodowała w tej branży żadnych nowych wyzwań, nowych problemów, które moim zdaniem trzeba byłoby w jakikolwiek sposób adresować. A jak to było w przypadku e-sportu? No jednak to jest dziedzina w dużym stopniu oparta na fizycznym wsparciu drużyny. Nagle to fizyczne wsparcie zostało uniemożliwione. No i zastanawiam się od razu, jakie są tego wyniki, Adrianie? Myślę, że nie starczyłoby nam czasu antenowego, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, jaki wpływ COVID miał na e-sport. Musielibyśmy zacząć od tego, że pierwszą odwołaną imprezą z okazji koronawirusa był Intel Extreme Masters w Katowicach, gdzie na kilka godzin podjęto decyzję o tym, że jednak impreza odbędzie się bez kibiców. I od tego wszystko się zaczęło. Od tamtego czasu nie mieliśmy ani w Polsce, ani na świecie jakiejkolwiek imprezy offline dla fanów e-sportu. Wszystko przeniosło się do internetu. Nawet nie przeniosło, tylko powróciło do internetu. Branża e-sportowa ma o tyle dużo szczęścia, że wróciła do miejsca, z którego zaczynała, czyli właśnie do internetu. Przejście na model pracy zdalnej, przejście na model realizacji chociażby projektów telewizyjnych zdalnie. Również nam się to udało i nie było z tego powodu większych problemów. Oczywiście były jakieś wyzwania,
no ale na tyle szybko i dynamicznie je rozwiązywaliśmy, że nie dało się tego odczuć. Czuć olbrzymi głód pośród zarówno graczy, jak również fanów, żeby spotkać się na jakimś wydarzeniu offline, żeby poczuć ten dreszczyk emocji, bo jednak polscy kibice niejednokrotnie dostawali taki internetowy medal za bycie absolutnie najlepszymi kibicami na świecie. Z biznesowego punktu widzenia no jest tutaj bardzo duży wpływ koronawirusa, no bo jednak wszystkie realizacje zostały przeniesione stricte do internetu. Studia telewizyjne goszczą albo tylko okrojony zespół produkcyjny, lub bardzo niewielu komentatorów. Wszystko pod olbrzymim reżimem sanitarnym, co dodatkowo generuje koszty. No ale jesteśmy już chyba po tym roku przyzwyczajeni do zaistniałej sytuacji i się w niej odnajdujemy. Ale pojawiły się jakieś dodatkowe, niespodziewane potrzeby, które branża e-sportowa zgłaszała albo zgłaszałaby, gdyby mogła? Takich potrzeb było kilka. No pierwsza najważniejsza, jak realizować transmisję telewizyjną na poziomie, do którego nasi partnerzy, klienci są przyzwyczajeni, kiedy pracownicy siedzą w domach. No często sprzęt telewizyjny no jest jeszcze oparty na mechanicznych urządzeniach, są to fizyczne przyciski i tak dalej, i tak dalej. No ale udało nam się to obejść. Dodatkowo no, musieliśmy wzmocnić wszelkie działania służące do weryfikacji zawodników, do nadzoru nad zasadami fair play, czy wszystko odbywa się z duchem zasad, czy nie dochodzi do jakichś naruszeń. No ale również musieliśmy zadbać o ten aspekt stricte rozrywkowy, bo w momencie, kiedy realizujemy transmisję, gdzie możemy być świadkami tylko i wyłącznie rozgrywki e-sportowej, taka transmisja po prostu staje się nudna, zwłaszcza w tym nasileniu, no bo widać w czasach pandemicznych, jak wiele rozgrywek e-sportowych powstało. Więc każda ta z tych transmisji musiała się czymś wyróżnić. Stąd nasze działania, żeby do zawodników na całym świecie wysyłać zestawy kamer, które mogli bardzo łatwo zamontować w swoich domach czy w gaming house'ach, w których stacjonują, tak żeby widzieć, co robią. Widz e-sportowy, który ma olbrzymią potrzebę zaglądać w miejsca, które nie są na pierwszy rzut oka dostępne, a zwłaszcza nie są dostępne dla zwykłego Kowalskiego. To jest ten sam symptom, co w piłce nożnej. Każdy fan piłki nożnej chciałby wejść do szatni w przerwie finału chociażby Ligi Mistrzów. I to były takie największe wyzwania, które były przed nami. A co ze wsparciem państwowym? Jak ono wpłynęło na branżę e-sportową w Polsce głównie? No, dla nas takim najlepszym przykładem wsparcia była współpraca z miastem Katowice, która już 9 lat hostuje Intel Extreme Masters. Warto zwrócić uwagę, że jest to najdłuższa seria e-sportowa, która gości w jednym mieście. Za każdym rokiem to wsparcie miasta, władz miasta jest nie do przecenienia, no ale wydaje się, że promocja, którą generujemy na całym świecie dla miasta Katowice, bilansuje wszystkie ponoszone koszty. I trzeba tutaj powiedzieć głośno, że odkąd Intel Extreme Masters zagościło w Katowicach, polski e-sport naprawdę bardzo mocno i bardzo dynamicznie zaczął się rozwijać. Od 2013 roku powstało wiele firm, wiele agencji, które zajmują się e-sportem. Wiele miejsc pracy zostało stworzonych, no i widać rozwój. Mamy coraz więcej fanów, coraz więcej oglądających, coraz więcej ludzi, którzy chcą zaistnieć w tej branży e-sportowej. I są to osoby, które miały ugruntowaną pozycję w innych branżach, no ale chcą spróbować czegoś nowego, chcą spróbować swoich umiejętności właśnie w mojej ocenie jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się tych gałęzi w rozrywce. No, cała branża gamingowa tak naprawdę jest cały czas na fali wznoszącej, pomimo
pewnych gór i dolin, jak chociażby wspomniana premiera pewnej polskiej gry, ale jednak cały czas jest to fala wznosząca. I teraz zastanawiam się, czego branża gamingowa może potrzebować w kolejnych latach, żeby tą dynamikę utrzymać. Tutaj Karolina, prosiłbym Ciebie. Tak, jak najbardziej musimy cały czas pamiętać o tym, że jest to sektor, który potrzebuje cały czas stymulacji pod kątem czy budowania kontentu, czy takiego wsparcia zarówno finansowego, jak i w kontekście edukacji. Ponieważ samo to, w jaki sposób gaming jest odbierany, w jaki sposób jest konsumowany, również przekłada się na branżę. Musimy coraz mocniej pamiętać o tym, żeby oswajać trochę marki, zarówno tutaj przede wszystkim nieendemiczne, i docierać do nowych graczy, żeby właśnie ten sport, ten e-sport w zasadzie jeszcze bardziej promować, nie zapominając o tym, co już na chwilę obecną zostało osiągniętego. Potraktujmy to po prostu jako trampolinę, która pomoże też gospodarce, czy tworząc nowe miejsca pracy, czy tworząc nowe perspektywy, nawet rotacji wokół poszczególnych branży, stanie się takim motorem rozwojowym, który właśnie też w sytuacji pandemicznej pozwoli nam zbudować ten silny filar. A ten silny filar, to, że on w zasadzie został już zbudowany, ten fundament został porządnie wylany, on sprawia, że teraz łatwiej jest rozmawiać z partnerami? Oni już rozumieją tak naprawdę, z czym mają do czynienia? Coraz częściej widzimy, że tak, partnerzy rozumieją. Tutaj jakby marki endemiczne, one są już mocno oparte w samym gamingu, wiedzą, w jaki sposób i dlaczego do gracza warto komunikować. Gigantyczny potencjał jest właśnie w markach, które dopiero w ten e-sport chcą wchodzić, chcą się trochę przy nim ogrzać, wiedząc, jaki w tym jest potencjał. Dlatego również do nich staramy się coraz częściej, czy w działaniach strategicznych, czy przygotowując koncepcję, budować taki content, który również te marki właśnie w świat gamingu będzie wciągał. Mhm. A jeżeli chodzi o usługi marketingowe i pokrewne, na ile istotny i przede wszystkim wymagający jest, na ile wymagający jest ten sektor? Jest wymagający, tak. Musimy tworzyć coraz to nowe rozwiązania, które nie tylko będą odpowiedzią na budowanie właśnie ciekawego kontentu dla odbiorców, ale również będą pewnym wyróżnikiem wewnątrz branży, żeby zaspokoić zarówno właśnie głód gracza, który szuka nowych rozwiązań, czy wewnątrz gry, czy nawet patrząc na poszczególne grupy wiekowe graczy, jakby. Widzimy też na bazie czy raportów, czy kampanii, które przeprowadzaliśmy, to, że ta konsumpcja gier właśnie też pod kątem marketingowym jest zupełnie inna. I to również staramy się przekładać na działania, które wdrażamy dla marek. To, w jaki sposób właśnie też edukujemy w gamingu poszczególne marki, ma gigantyczny wpływ na rozwój marketingowy, ale nie możemy też zapominać o tym, że sam sektor potrzebuje też działań marketingowych, które przede wszystkim powinny na tej edukacji być oparte. A to określenie, że jest to sektor wymagający, wynika z tego, że wynika właśnie z czego? Z tego, że sami gamerzy są bardzo wymagający i bardzo wyczuleni na każdą fałszywą nutę, czy może dlatego, że trudno jest tak naprawdę pracować na tej dosyć nowej dla niektórych cały czas podstawie? Płaszczyzn jest wiele. Przede wszystkim to, co powiedziałeś, czyli rzeczywiście odbiorca jest bardzo wymagający. Ponadto odbiorca jest zmienny, ponieważ w różnych kampaniach, czy tworząc konkretny content, docieramy właśnie do różnych typów graczy, więc samo to, w jaki sposób właśnie te działania są tworzone, w jaki sposób budujemy to całe community, tworząc rozwiązania, które mają je jeszcze bardziej poszerzać i właśnie budować ten świat gier również w oparciu o odbiorcę, a także to, w jaki sposób współpracujemy z firmami, tworząc dla nich rozwiązania. Po pierwsze właśnie jest duża potrzeba edukowania pod kątem tego, dlaczego warto, jakie to dla nich nowe obszary otworzy, jakie dzięki temu też osiągną zasięgi, do kogo dotrą, więc sam proces tworzenia odpowiedzi i ofert, które właśnie pod kątem strategicznym i wieloletni będą te marki rozwijać, no, jest wymagający. Mariusz, tutaj pytanie też w zasadzie trochę połączone do Ciebie. Co FF Venture Capital
oferuje twórcom gier i rozwiązań gamingowych i e-sportowych? Jakie formy wsparcia, z jaką formą wsparcia mogą się skierować na przykład do ciebie? Oczywiście. FF Venture, tak naprawdę postawiliśmy fundusz w zeszłym roku, który jednym z sektorów fokusuje się na inwestowaniu w młode startupy w sektorze gier i e-sportu. To jest tak naprawdę jeden z naszych filarów naszej strategii inwestycyjnej, ale to jest bardzo interesujący sektor z tego względu, że po pierwsze bardzo, bardzo szybko rośnie, dwa też pandemia wykazała, ja bym powiedział, potrzeby nie tylko na nowe gry, ale tak naprawdę na całą infrastrukturę, która jest wokół, typu właśnie fan engagement, typu kiedy mamy eventy, które są robione zdalnie, na postprodukcję w cloudzie. Więc tak naprawdę oprócz produkcji gier jest cała infrastruktura wokół, co technologiczna infrastruktura, która pozwala kontynuację i ten wzrost. I to jest tak naprawdę w gruncie rzeczy aspekt, który nas najbardziej interesuje. My bardzo chętnie wspieramy finansowo tego typu nowe rozwiązania, które tworzą tak naprawdę dysrupcję w całym ekosystemie. Jako fundusz inwestujemy od 1 miliona do 8 milionów złotych w dany startup. I szukamy najbardziej innowacyjnych projektów, które tak naprawdę nie tylko skupiają się na rynku polskim, ale mają potencjał międzynarodowy. A jak oceniacie potencjał właśnie ten międzynarodowy? Co taki startup powinien mieć? Jakie powinien spełniać warunki, żeby w ogóle móc konkurować? No bo konkurencja jest olbrzymia. Branża, jeżeli już mówimy o globalnej, gamingowa, jest no przepotężna. Więc jak tutaj zmierzyć coś takiego? Oczywiście. W głównej mierze to jest talent. Tak? To jest founderzy, którzy mają wizję, którzy mają doświadczenie technologiczne. Niekoniecznie muszą się znać na biznesie, ale ważne, żeby byli, ja bym powiedział, w światowej klasie, jeśli chodzi o technologię. Jeśli chodzi o tak naprawdę nasze wsparcie, to nie jest tylko finansowe od strony FF Venture Capital. My również wspieramy spółki właśnie od strony biznesowej, od strony dystrybucji, od strony pricingu. Więc my tak naprawdę bardzo często, wiele funduszy mówi, że są smart money, mamy udowodniony track record, że mamy smart money. I tak naprawdę my nie tylko finansowo wspieramy spółki, jak również merytorycznie. Jeśli chodzi o founderów, no to oczywiście to top talent, super, jeśli mają poprzednie doświadczenia w dużych korporacjach albo są seryjnymi przedsiębiorcami. Pomysł, który ma technologię na klasę światową. I tak naprawdę są takie główne elementy, które analizujemy przy podjęciu naszych decyzji inwestycyjnych, jak również też patrzymy na dodatkowe wartości dodane, które jesteśmy w stanie dodać tym founderom przez nasz network, który mamy zbudowany w Polsce, jak również w Ameryce. A to cały czas jest sektor oceniany jako, z punktu widzenia inwestorskiego, jako sektor wysokiego ryzyka, czy to się już trochę zmieniło? Jesteśmy ogólnie w biznesie wysokiego ryzyka, jako venture capital, więc wszystkie te inwestycje są wysokiego ryzyka. Niemniej jednak Polska jest na bardzo dobrym poziomie, jeśli sobie porównujemy inżynierów, jeśli porównujemy w ogóle klasę pracowników w Polsce, które można pozyskać po dużo niższych nadal cenach niż w Ameryce, więc tak naprawdę ryzyko jest troszeczkę mniejsze niż byśmy powiedzieli w Ameryce, inwestując w sektor gier i e-sportów, ale na pewno to są inwestycje wysokiego ryzyka. Tutaj mam też pytanie takie, na które już częściowo Adrian odpowiedział, ale może się przyłączysz, chciałbym, żeby każdy zabrał głos. Jakie doświadczenia macie ze współpracy z instytucjami, które wspierają rozwój gier, e-sportu czy technologii? Jakim doświadczeniem mógłbyś się tutaj podzielić może? Jeszcze bym ciebie prosił o odpowiedź. Oczywiście, no, widzimy bardzo duże wsparcie. Naszym głównym partnerem jest Totalizator Sportowy, który jest jednym z naszych głównych inwestorów funduszu Tech and Gaming. My bardzo blisko współpracujemy ze sobą, walidujemy niektóre pomysły z Totalizatorem Sportowym, który ma też duże potrzeby technologiczne we własnej organizacji. Jak również wykorzystujemy cały network, który mamy zbudowany wokół naszego funduszu jako FFVC, jak również Totalizatora Sportowego, żeby pomóc w promocji polskich biznesów
nie tylko w Polsce, jak również za granicą, więc my jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, ale uważamy, że niektóre inne spółki potencjalne Skarbu Państwa powinny być tak samo otwarte jak tutaj Spotowy na współpracę z mniejszymi podmiotami, startupami, z innowacyjnymi rozwiązaniami, które naprawdę pomagają w budowaniu nie tylko polskich biznesów, jak również globalnych. Tutaj widziałem, że Karolina przytakiwała, więc tak, może chciałabyś coś dodać. Jak najbardziej. Dla nas również to wsparcie, zarówno pod kątem czy tworzenia nowych wydarzeń, czy rozwiązań dla graczy, czy samo wsparcie, które było też finansowe dla branży, to są takie elementy, które pozwalają na stawianie kroków naprzód i jakby coraz bardziej rozwijanie tego sektora. Też opieranie się o bieżących wydarzeniach, właśnie samokomunikowanie czy właśnie pandemii i budowanie platform do tego, żeby ten dialog z graczem kreować i słuchać też jego potrzeb, które również są później wynikową naszych. To jest taki element, w którym właśnie tego wsparcia ze strony czy rządu, czy poszczególnych podmiotów, myślę, że branża również oczekuje. Adrian, ty tutaj powiedziałeś, i to chyba też nie jest żadna wiedza tajemna, ta współpraca pomiędzy miastem a ESL, to jest w zasadzie współpraca książkowa, podręcznikowa. Ją można byłoby przykładać do każdej innej, pokazywać, tak to się robi. Ale czy jest jeszcze jakieś dodatkowe doświadczenie poza współpracą z miastem, z którym chciałbyś się z nami tutaj podzielić? Albo być może widzisz gdzieś jakiś jeszcze moment, w którym ta współpraca mogłaby być nieco lepsza, albo zupełnie jakiś inny może masz pomysł? My jako ESL mamy bardzo dobre wspomnienia z współpracy z nieistniejącym już niestety Ministerstwem Cyfryzacji, kiedy podczas pierwszej fali pandemii zorganizowaliśmy turniej Grarantanna Cup, w którym miał na celu właśnie zatrzymanie młodych ludzi w domach, żeby mieli co robić po zakończonych zajęciach zdalnych. Zorganizowaliśmy turniej w 4 najpopularniejsze tytuły i powiem szczerze, nigdy tak wielu zawodników, tak wielu graczy nie mieliśmy w naszych turniejach internetowych. Powiedzieć, że serwery płonęły, to powiedzieć nic, ale to tylko pokazuje, jak olbrzymi jest jeszcze potencjał w rynku e-sportowym, zwłaszcza w rynku e-sportowym skierowanym dla amatorów. Większość ludzi bardzo lubi ze sobą rywalizować i te rozgrywki to pokazały. I myślę, że to jest bardzo duża praca właśnie dla nas, dla branży e-sportowej, jak jeszcze dotrzeć do tych sympatyków e-sportu. No i mam nadzieję, że takie inicjatywy właśnie jak Grarantanna nie będą organizowane tylko i wyłącznie ze względu na pandemię, ale będzie to stały program jakby działań dla młodzieży w Polsce. Jakub, to samo pytanie dla ciebie. Jakie doświadczenia masz ze współpracy z instytucjami, które wspierają rozwój gier, e-sportu czy technologii szeroko pojętych? My w Games Operators mamy same pozytywne doświadczenia, jak na współpracę z instytucjami państwowymi. Tak, czyli my sami korzystaliśmy z dotacji gaming na rozwój innowacyjnej technologii. Tutaj doświadczenie mamy zdecydowanie pozytywne. Oczywiście pomijając całą warstwę dokumentacyjną, która jest nierozerwalnie związana z programami rządowymi, czy to w Polsce, czy za granicą, i myślę, że tutaj są takie truizmy, że jest dużo papierologii i za bardzo się tego nie zmieni, to nasze doświadczenia są mocno pozytywne. Był to program, który, tak jak podejmowaliśmy wewnętrznie decyzje, bez tej dotacji dalej byśmy stworzyli tą technologię, ale o dużo mniejszym zakresie, nie zdecydowalibyśmy się na bardziej ryzykowne jej aspekty, do których nie byliśmy w 100% przekonani, że one się komercjalizują. I tutaj podzielenie ryzyka było dla nas właśnie takim języczkiem uwagi, że zdecydowaliśmy się zrobić coś bardziej innowacyjnego. Innowacje są ryzykowne, tak? I tutaj ciężko oczekiwać z jednej strony od młodych spółek, które mają ograniczone zasoby, że będą podejmowały
działania w obszarze ryzykownych technologii, gdzie statystyki są nieubłagane. Z kolei, jak popatrzymy sobie na bardziej dojrzałe spółki, jak Games Operator z dużym zapleczem finansowym, no to u nas jest kalkulacja ekonomiczna też wchodzi w grę, że płynnościowo nie mamy problemów z zainwestowaniem dużych środków, ale z kolei rozliczają nas efektywności tych środków. Więc tutaj dotacja, taka jak była w gamingie, tak, to jest fajne narzędzie, które pozwala podjąć bardziej ryzykowne decyzje. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie i za ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że następnym razem już porozmawiamy o czymś innym, nie tylko o pandemii, a o powrocie do normalności, na który wszyscy czekamy. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie i za poświęcony czas. Dzięki. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za obecność podczas dzisiejszej konferencji. Za nami wiele ciekawych dyskusji, jednak zdecydowanie nie jest to koniec debaty o przyszłości branż kreatywnych w Polsce. Wręcz przeciwnie, to dopiero początek. Serdecznie zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych Centrum GovTech. Dziękujemy też wszystkim za udział w dzisiejszej konferencji. Partnerem głównym e-sportowego turnieju Polski jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Dziękujemy raz jeszcze wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, panu profesorowi Piotrowi Glińskiemu za objęcie dzisiejszego wydarzenia patronatem honorowym. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.